Dzień dobry Państwu. Mamy piątek. To jest ostatnie wydanie Super Raportu w tym tygodniu, dlatego mam nadzieję, że będą Państwo z nami przez najbliższe niemal dwie godziny. Tym bardziej, że dzisiaj wiele ciekawych rozmów przed nami. Kamila Biedrzycka, witam. Już za chwilę rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Wójcikiem. Rozmowa o pedofilii nie tylko w polskim kościele. Rozmowa o najnowszych pomysłach Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozmowa o tym, co dzieje się wewnątrz Koalicji Zjednoczonej Prawicy i czy rzeczywiście jest tak, że Zbigniew Ziobro próbuje poszerzać swoje wpływy i spotyka się z Jarosławem Kaczyńskim w tej sprawie. Między innymi rozmowa także oczywiście o wyborach prezydenckich i o gigantycznym spadku sondażowym obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Przypomnę Państwu, że według ostatniego badania obecna głowa państwa traci aż 20 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim sondażem i w tej chwili Andrzej Duda może liczyć na 39% poparcia. 78% z nas deklaruje, że pójdzie na te wybory, więc sytuacja rzeczywiście robi się niezwykle ciekawa i tak naprawdę wszystko jest możliwe. Później Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, o tym, co dzieje się w jednym z najpiękniejszych nadmorskich polskich miast i oczywiście o Zatoce Sztuki w kontekście filmu Sylwestra Latkowskiego i o tym, czy Jacek Karnowski jako prezydent Sopotu przykładał rękę do tych wszystkich, delikatnie mówiąc i bardzo w cudzysłowie, nieprawidłowości, do których w Zatoce Sztuki dochodziło. Co tam się dzieje w tej chwili? Jakie kroki podjęło miasto Sopot na ten temat z Jackiem Karnowskim dziś, także w Super Raporcie, więc bardzo Państwa serdecznie zapraszam i ulubieniec internautów, a właściwie wszystkich, którzy mają swoje konto na Twitterze, wielu z Państwa zapewne ma i doskonale wie, o kim mówię, jeżeli chodzi o statystyki, jeżeli chodzi o ceny skupu świń na przykład, czy też szybujące ceny już w tej chwili warzyw i owoców. On to ma po prostu w małym palcu, więc porozmawiamy trochę na temat tego, jak te ceny będą kształtować się w najbliższym czasie i czy bardzo musimy trzymać się za kieszenie. Dlaczego w tej chwili tak trudna sytuacja jest na rynku polskiej żywności? O tym z Januszem Piechocińskim z Polskiego Stronnictwa Ludowego, byłym wicepremierem i byłym ministrem gospodarki. To są te trzy główne rozmowy dziś, ale oczywiście będzie także sport, jak zwykle, więc zapraszam Państwa bardzo ciepło. Super Raport, Kamila Biedrzycka raz jeszcze się przedstawiam. Witam Państwa, ruszamy. I jak zwykle standardowo, to już Państwo wiedzą, przyzwyczaili się do tego, mam nadzieję. Mamy teraz moment na przekazanie Państwu ostatnich statystyk oficjalnych z resortu zdrowia, dotyczących oczywiście epidemii koronawirusa w Polsce. W tej chwili mamy ponad 20 tysięcy, a dokładnie 20 143 osoby zakażone koronawirusem. To jest duży przyrost, bo aż o 405 osób. Oczywiście w dalszym ciągu największe liczby szacujemy, jeżeli chodzi o przyrost zachorowań na Śląsku. Zgonów 972 i 8450. 52 osoby, 842 pacjentów, którym udało się koronawirus pokonać. Dobre wiadomości płyną z Włoch. Premier Giuseppe Conte powiedział wprost: najgorsze mamy już za sobą i tego będziemy się trzymać i na tym kończę. Już za chwilę rozmowa z Michałem Wójcikiem, ale to nie znaczy, że nie będzie Janka Złotorowicza, bo Państwo są przyzwyczajeni do tego, że zawsze Janek Państwa wprowadza do naszego programu. Dziś ze względu na obowiązki wiceministra sprawiedliwości musieliśmy trochę tę kolejność zmienić, więc zaczynamy od Ekspresu Biedrzyckiej, a na Janka przyjdzie czas. Powiedzieć, że w polskiej polityce dzieje się dużo, to jakby nic nie powiedzieć. Taka jest prawda. Rzeczywiście ta codzienność nas zaskakuje coraz bardziej, kiedy wydaje się, że już nic nas zaskoczyć nie może. Przychodzi kolejny dzień i mówimy o... Dzisiaj o, myślę, wielu powiedziało, szczególnie w sztabie prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ gigantyczny spadek sondażowy zanotował pan prezydent. Oczywiście, jak znam życie, Prawo i Sprawiedliwość, zresztą jak wszystkie inne partie, powie, że ostateczny sondaż jest przy urnach wyborczych. Niemniej jednak takie badania pokazują pewien trend. Między innymi na ten temat już w tej chwili w Ekspresie Biedrzyckiej wiceminister Michał Wójcik, zapraszam. I witam bardzo ciepło pana ministra, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, słyszał już pan pewnie wstęp do naszej rozmowy, więc nie przedłużając, jak pan interpretuje tak duży spadek pana prezydenta, jeżeli chodzi o sondaże? Czy nastąpiło rzeczywiście to, o czym mówiło wielu ekspertów, czyli kryzys? Kryzys, którego bardzo starało się uniknąć Prawo i Sprawiedliwość, chcąc zorganizować wybory 10 maja? W żadnym razie, pani redaktor. Oczywiście obserwujemy sondaże, natomiast nie będę bardzo odkrywczy, mówiąc, że rzeczywiście najważniejszy sondaż odbędzie się w dniu wyborów, więc tutaj nie darłbym w żadnym razie szat. Natomiast przy tej okazji trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że doszło do gigantycznego, ale oszustwa politycznego, pani redaktor. Chodzi mianowicie o kwestię tego, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, w ogóle opozycja, za wszelką cenę próbowały zablokować wybory 10 maja, tylko z tego powodu, że chciano wymienić kandydata. Proszę zaprosić pana Budkę i zapytać go, dlaczego oszukał społeczeństwo, dlaczego oszukał naród. Nawet sam mówił na kilka dni przed tą wymianą, że ich kandydatem będzie Kidawa-Błońska. Jak pani widzi, tak nie jest. Panie ministrze, a pamięta pan, że Jarosław Gowin miał być ministrem obrony narodowej? Państwo wtedy też oszukali wyborców, mówiąc o kandydaturze na objęcie stołka ministerialnego? Pani redaktor, oczywiście różne były sytuacje w polityce. Jeżeli pani wskaże tutaj bardzo różne postaci, bardzo różne osoby, to można rzeczywiście tutaj wytknąć czasami, nie wiem, nadużycia w mówieniu czegoś, czy zaniechania mówienia. Otóż to jest przynależne każdej partii, dlatego byłabym ostrożna w oskarżaniu kogokolwiek o oszustwo. Ale pani redaktor, ale rozmawiamy o czymś innym zupełnie. Pani redaktor, my rozmawiamy o całym państwie, o tym, że dzisiaj ktoś był gotowy grać Polakami i grać państwem tylko dlatego, żeby podmienić kandydatów. A wie pani, o co mam żal? Nie o to mam żal największy, tylko o to, że Budka, Borys Budka, który jest przywódcą jednej z formacji opozycyjnych, nie miał na tyle śmiałości i odwagi, żeby stanąć razem z panią Błońską, stanąć obok niej, bo te 2% jemu się należały. Jak mięczak się zachował tak naprawdę. Jeszcze kilka tygodni temu stał obok Kidawy Błońskiej albo za jej plecami i jej suflował, co ma mówić. A na samym końcu ona została sama. Zauważcie to państwo jako dziennikarze. Panie ministrze, widzimy to. Rozmawiałam na ten temat z politykami Platformy Obywatelskiej i nawet z osobami bardzo bliskimi Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i wiem, że ona chciała wyjść sama na tę konferencję prasową. Przynajmniej takie są deklaracje, więc naprawdę jestem wzruszona troską państwa o Małgorzatę Kidawę-Błońską, bo wcześniej nie można było jej zauważyć. Ale dobrze, zostawmy Małgorzatę Kidawę-Błońską, zostawmy wybory 10 maja, panie ministrze, bo doskonale wiemy oboje i myślę, że wszyscy nasi widzowie również to wiedzą, że po prostu to jest też kwestia tego, że one były nieprzygotowane, że wielu ekspertów, wielu epidemiologów mówiło, że to jest po prostu szaleństwo organizować wybory 10 maja. I teraz zrzucanie całości winy i odpowiedzialności na opozycję, no wydaje mi się nieeleganckie. Panie redaktor, a którego dzisiaj mamy maja? 22 chyba, prawda? Czyli mówimy tak. O... Dokładnie. Czyli mówimy o czymś, co miało być 10 maja, czyli 12 dni temu. A już kilka dni temu jakoś się okazało, że przedstawiciele opozycji mówili, że w zasadzie to można zrobić w taki sposób, żeby iść do lokali i normalnie głosować. No to jest niepoważne i to jest nieuczciwe. Proszę zobaczyć, sytuacja wcale nie jest taka łatwa, bo przecież kadencja prezydenta Polski trwa do 6 sierpnia. Do 6 sierpnia. Od 7 sierpnia co ma być? Bez królewie? Nie, Konstytucja przewiduje, co dzieje się w takiej sytuacji. No przecież panu jako wiceministrowi sprawiedliwości nie muszę tego tłumaczyć. Doskonale pan wie, jakie są procedury. Ja wiem, jakie są procedury, chociaż jeżeli pani rozejrzy się dobrze w tym, co mówią teoretycy prawa, to są dwa różne stanowiska, ale ja oczywiście znam to stanowisko praktyczne, oczywiste, że wiadomo, kto zastępuje w takim czasie. Natomiast jest rzecz taka, pani redaktor, że proszę pamiętać, że te wybory mogły się odbyć 10 maja, także wydaje mi się z powodów czysto epidemiologicznych. To, że się nie odbyły, to jest między innymi kwestia również tego, że przez wiele dni to procedowanie ustawy odbywało się w Senacie i pani to doskonale wie. Oczywiście, że tak. Wiem też, że Tomasz Grodzki i cała reszta Senatu wykorzystała maksymalnie 30 dni dane konstytucyjnie na rozpatrywanie ustawy przez Izbę Wyższą. Natomiast zastanawiam się, jak pan jako urzędnik ministerstwa, które no, powinno cieszyć się takim największym zaufaniem Polaków, no bo to jednak jest Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi nam, że te wybory mogły się odbyć w momencie, kiedy one były totalnie
niezgodne z konstytucją. W momencie, kiedy wszystkie instytucje, łącznie z Państwową Komisją Wyborczą, mówiły nie, nie da się, nie wolno tego robić. Mówi Pan o wyborach, że się nie odbyły takich, nad którą nikt tak naprawdę, nad którymi nikt nie miał kontroli. I to nie jest moja opinia, Panie Ministrze, tylko to jest opinia właśnie na przykład Państwowej Komisji Wyborczej. Przecież doskonale pamięta Pan Przewodniczącego. Więc może dobrze stało się, że w tej chwili jesteśmy w stanie tę ustawę przygotować w odpowiedni sposób, tak żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, żeby później wybranego prezydenta i jego mandatu nikt nie podważał. Czy pan jako urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości nie cieszy się z tego, że możemy popracować nad czymś, co było niedopracowane po prostu? Uważam, że można było wybory przeprowadzić 10 maja. To był dobry pomysł. Oczywiście opozycja stosowała metodę obstrukcji absolutnej, wykorzystania, tak jak pani mówi. Ma prawo oczywiście do tego, ale widząc, co się dzieje, widząc, że jest pandemia, że walczymy o życie i zdrowie ludzi, nie wolno takich rzeczy robić. A na końcu się okazało, że tak naprawdę to chodziło o podmianę kandydatów. No przecież to jest niepoważne, to jest nieuczciwe i państwo jako dziennikarze powinniście to zauważyć. Mam żal do pana premiera Gowina, że dał się wciągnąć w tę grę, bo to jest ewidentny jego błąd. Moim zdaniem, jeszcze raz to powtórzę, 10 maja wybory powinny się odbyć, a proszę zobaczyć, co się dzieje. Pani zaczęła ten program od takiego zdania. No, mówić, że coś się dzieje w polityce, to jest tak, jakby nic nie powiedzieć. Zgadza się. Tylko wie pani, jest pandemia, walczymy o życie, zdrowie ludzi, a jednocześnie toczy się kampania. To jest trudna sytuacja dla państwa. Ale oczywiście, przecież absolutnie z tym nikt nie dyskutuje. Wszyscy zdają sobie sprawę, że państwo działają w warunkach nadzwyczajnych i takich, z którymi jeszcze nikt nie miał do czynienia. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce mieć silną władzę i mieć mandat zaufania u obywateli, no to musi sobie dawać radę nawet w sytuacjach trudnych, panie ministrze. Taka jest prawda. Dlatego chciałam jeszcze raz wrócić do pytania o ten spadek sondażowy Andrzeja Dudy. Pana zdaniem, z czego on wynika i czy jest do nadrobienia, do odrobienia? Jest bardzo silny atak różnych środowisk, opozycji przede wszystkim, brutalny atak. Ja także doświadczam tego jako członek rządu, jako wiceminister sprawiedliwości, że nawet pani redaktor, jak chce przekazać maski za darmo rodzinom górniczym, to nawet tam to się nie liczy. Najważniejsze to jest to, że się pojawili funkcjonariusze z grupy interwencyjnej i minister, którego przyszli chronić. Mówi pan o tym służbie więziennej, tak? Która... asystowała przy przekazywaniu maseczek. Ale to nie jest uczciwe. No proszę zobaczyć. No, panie redaktor, ja muszę przez kilka dni tłumaczyć dopiero poprzez dziennikarzy, także społeczeństwu, że ci ludzie oddają krew, ci ludzie zbierają pieniądze, żeby przekazać, nie wiem, kupić maski na przykład dla lekarzy, pielęgniarek. I ja to mówiłem na konferencji, dlaczego tam stoją. Pani się pyta, jak to wygląda, no, są sondaże takie czy inne, ale jest niezwykle brutalny atak. Ale myślę, że Andrzej Duda da sobie radę. To jest bardzo dobry prezydent. Pani redaktor, to jest prezydent, który ma ogromną empatię w sobie i się cieszę. I te kilka lat po prostu nie zmarnował. Takie jest moje zdanie. No to pana zdaniem tak, ja wiem, że pan będzie głosował za Andrzejem Dudą. Oczywiście nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ale to jednak wyborcy zdecydują, czy rzeczywiście jest tak świetnym prezydentem i czy zasługuje na drugą kadencję. Dzisiaj, ponowię pytanie, na które pan mi nie odpowiedział do końca. Tak, za chwilę do pedofilii przejdziemy, panie ministrze, ale bo pan powiedział, że atak. No, przepraszam bardzo, na polityków opozycji też często jest atak. No, polityka to jest brutalna gra, to trzeba mieć twarde plecy, no tak powiedzmy, żeby brać w niej udział. I doskonale pan o tym wie, więc mówienie o tym, że jest atak, szczególnie kiedy mamy prekampanię, a tak naprawdę kampanię wyborczą, no trzeba mieć grubą skórę, no taka jest prawda, albo nie bawmy się w politykę, no po prostu. Ale pani mi tego nie musi mówić, no bo właśnie. Ja piąty rok siedzę w tym kabinecie. No a pan tłumaczy spadek sondażowy atakami. Bez sensu. Mam rzucone, wie pani, kłody pod nogi od samego początku. Natomiast powiem tak, są różne sondaże. No, pani opiera się na jednym sondaży. Ja wiem, że są różne sondaże i chcę powiedzieć to jeszcze raz. Jesteśmy mocno zdeterminowani, żeby Andrzej Duda był dalej prezydentem, bo to jest dobre dla Polski, dobre dla Polaków. Bo jeżeli prezydentem ma być pan Trzaskowski, a w kontekście pedofilii to mówię, to czym oni się różnią? Ja pani powiem, bo pani pewnie będzie chciała również i o tym temacie niezwykle gorącym rozmawiać, chyba że się mylę. Natomiast chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, to Andrzej Duda doprowadził do tego, że się pojawił przepis, który mówi o tym, że ktoś, kto ma wiedzę, że jest na przykład dziecko gwałcone, a nie mówi, to ma ponieść odpowiedzialność karną. To Andrzej Duda to zrobił. A w czym się sławił w tym obszarze Trzaskowski? Przede wszystkim tym, że głosował za skróceniem terminów przedawnień. I tacy przestępcy wychodzili na wolność. Panie ministrze, a te haki na Rafała Trzaskowskiego już zostały zebrane? Bo takie polecenie wydał szef MSWiA Mariusz Kamiński.
Ja nie zbieram żadnych haków na nikogo, pani redaktor. Panie ministrze, a widział pan ten artykuł u nas dzisiaj, czy nie? PiS zbiera haki na Trzaskowskiego. Dotarliśmy do maila, którego wysłał niejaki pan Wiktor Klimiuk o treści. Szanowni państwo, w związku z tym, że głównym kontrkandydatem pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski, zwracam się w imieniu prezesa Kamińskiego o przesłanie na niniejszego maila do czwartku, do godziny 12 na kartce A4 pomysłów wraz z krótkim opisem, którym moglibyśmy poruszyć, aby wykazać złe zarządzanie miastem przez Trzaskowskiego. Pomoże to ustalić skuteczną strategię na czas kampanii w Warszawie. I pan mi mówił o atakach na Andrzeja Dudę? Panie redaktor, no to, że pan Trzaskowski rządził jak rządził miastem, no to nie trzeba chyba specjalnie nikogo przekonywać, bo jeżeli ktoś obiecuje, wie pani, ja praktycznie nic nie wykonuje, tylko się ze wszystkiego wycofa, to jak on chce być prezydentem? A zapoznał się pan z wczorajszymi wynikami barometru warszawskiego, panie ministrze? Nie znam wyników barometru. No to ja panu je przekażę. 69% poparcia ma w Warszawie Rafał Trzaskowski. A 90% warszawiaków zadowolonych jest ze życia w swoim mieście. No to być może, wie pani, to jest ogromna zasługa rządu, jak pani widzi, programów społecznych. Polakom lepiej się żyje. No tak? Nie pomyślała pani o tym? Nie, zupełnie. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że jednak kwestia życia w miastach to jest odpowiedzialność samorządów. Zresztą państwo bardzo lubią o odpowiedzialności samorządów mówić, tylko rozumiem, że tylko w sytuacjach, kiedy ktoś notuje jakieś mniejsze, mniej spektakularne wyniki. Ja akurat 3 kadencje byłem w samorządzie, szanuję samorząd, samorządowców, ale no zwracam uwagę, że można różnie czytać, wie pani, również barometry, ale wie pani, mi chodzi o coś innego. Mm-hmm. Jeżeli, przepraszam, facet obiecuje coś, umawia się z ludźmi w stolicy, w Warszawie, umawia się na coś, że będzie realizował pewne rzeczy, a on potem nie realizuje, no to czy to jest poważne, to jaka jest wiarygodność tego polityka? Ale jeżeli dzisiaj o czym pan mówi nie teraz? Obniży, że nie podwyższy wieku emerytalnego, to ja pani mówię, że podwyższy. Okej, okay, możemy się założyć i wtedy powiemy sprawdzam za czas jakiś. Natomiast czego ten facet, w cudzysłowie, jak pan powiedział, nie zrealizował? Bo to mnie ciekawi. To niech pani się zapyta na przykład z ludźmi, którzy mają w sercu Skrę, chociażby stadion Skry. A pamięta pani... Panie, ale ile czasu prezydentem jest Rafał Trzaskowski? To była obietnica na całą kadencję. Pani redaktor, no dobrze, na całą kadencję, to jeżeli zostaje prezydentem miasta, tak wielkiego miasta, który ma 18,5 miliardowy budżet, to czy to jest uczciwe, że mówi po stosunkowo krótkim czasie, nie wiem, nie znudziło mi się, warszawiacy, dzisiaj nie, ja chcę być prezydentem Polski. To jest uczciwe czy nie? Proszę powiedzieć. Panie ministrze, a uczciwe jest, że... I tutaj znowu będę odbijać piłeczkę, taka moja rola, wtedy dyskusja będzie ciekawsza. Uczciwe było to, że Andrzej Duda objął mandat europosła i obiecywał załatwiać sprawy międzynarodowe dla Polski, a potem wziął udział w kampanii prezydenckiej po dosłownie 2 miesiącach bycia europosłem? To różne są sytuacje, pani redaktor, oczywiście, tylko tam wyborów pani nie musiała mieć. Musiała mieć pani wybory, czy nie? Gdzie? Chyba nie było. Do Europarlamentu? No, były wybory. No dobrze, ale kto wchodzi? Jeżeli ktoś oddaje mandat, to kto wchodzi na miejsce? Kolejny? Wchodzi czy nie? No wchodzi. Tak jak i w Sejmie, prawda? Tak. Natomiast, a w samorządzie w Warszawie co będzie? No przecież wiadomo, no komisarz najpierw, później wybory. To państwa nie interesuje? O właśnie, a propos pieniędzy, panie ministrze, czy pan ma wiedzę dotyczącą tego, co się wydarzyło z kartami, z pakietami wyborczymi, 30 milionami, które zostały wydrukowane na 10 dzień maja? Bo nikt nie wie, gdzie one się podziały. Nie, Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest organizatorem wyborów, a szkoda, muszę pani powiedzieć. A chciałbym, wie pani, są takie kraje w Europie, gdzie to Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje wybory. Takim krajem jest Finlandia między innymi. To tak dla opozycji wrzucam taki kamyczek do ich ogródka, jeżeli mówią, że absolutnie nikt nie może z władzy wykonawczej organizować. Oczywiście żartuję, nie mamy takich zakusów, nie chcemy organizować wyborów jako Ministerstwo Sprawiedliwości, ale takie systemy również są. To tak przy okazji uprawnień dla Ministerstwa Aktywów Państwowych, które były w tej ustawie, która jeszcze obowiązuje. No dobrze, panie ministrze, tylko ja ponawiam pytanie, czy to nie jest jakaś nienormalna sytuacja, że mieliśmy wydrukowanych 30 milionów pakietów wyborczych i w tej chwili nie wiadomo, co się z nimi stało. Nie wie tego Jacek Sasin, nie wie tego Państwowa Komisja Wyborcza, nikt nic nie wie. No to gdzie one są? No ale przecenia pani redaktor, moją rolę, moją wiedzę. Ja nie mam takiej wiedzy. Nie, ja po prostu traktuję pana poważnie. No jest pan jednym z najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym liczę na to, że pan ma wiedzę. Sprawiedliwość. No dobrze, ale uważa pan, że... Znaczy nie jest pan tego ciekaw?
Nie pytałem o to, szczerze mówiąc, trudno im powiedzieć. No, poprzednia organizacja wyborów wedle tego prawa, które obowiązuje, jakieś zadania miały Ministerstwo Aktywów Państwowych. W tej nowych rozwiązaniach będzie miała Państwowa Komisja Wyborcza. Pewnie będzie musiała się zmierzyć z tym problemem, ale ja nie mam tej wiedzy, no skąd mam. Państwowa Komisja Wyborcza będzie się musiała zmierzyć z problemem, którego sama nie była sprawcą. Nie, no odpowie pani na pytania, czy wykorzystają te karty, w jaki sposób. Ale jak mają je wykorzystać, skoro nie wiadomo, gdzie one są? One zniknęły, zapadły się pod ziemię. Ale to pani jest zdanie, ja tego nie wiem, no przecież nie organizuję. Gdybym organizował, to bym pani odpowiedział na pytanie, więc skąd mam taką wiedzę? Ale dowie się pan? Czy ja się mam dowiedzieć, no, tak? Poproszę. Na pani mogę się dowiedzieć. Super, cieszę się, to jesteśmy umówieni, będę się przypominać, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Panie ministrze, jeszcze jedna sprawa, którą już pan wcześniej wywołał, czyli kwestia pedofilii w polskim kościele, ale nie tylko, także w środowisku artystycznym, to sugeruje redaktor Latkowski, ale wielu ma pretensje o to, szczególnie Tomasz Sekielski, który sprawą się tak naprawdę zajął jako pierwszy od samego początku i to podkreślił, że nie ma pretensji tylko do partii rządzącej, ale w ogóle do klasy politycznej, o to, że są dyskusje bardzo gorące na temat tego zjawiska właśnie, że wszyscy rwą włosy z głowy, mówią, że jest to niedopuszczalne, że wszyscy powinni trafić do więzienia i tak dalej, i tak dalej. Mamy projekt przyjęty już ustawy dotyczący powołania komisji, która ma wyjaśniać przypadki pedofilii. No i co? No i tej komisji nie ma, a już od wielu miesięcy ta ustawa leży odłogiem, nikt jej nie aktywował w cudzysłowie w ten sposób, żeby rzeczywiście to wszystko zaczęło się dziać. Wczoraj rzecznik rządu mówił o tym, że ten skład prawdopodobnie będzie znany w ciągu kilku dni, ale przyzna pan, że to trochę za mało się w tej sprawie robi. Pani redaktor, na początku chcę powiedzieć tak. Ja dziękuję i braciom Sekielskim, i panu redaktorowi Latkowskiemu za to, że stworzyli takie filmy. Ale to jest tylko elemencik całego problemu, bo niestety pedofilia jest w bardzo różnych środowiskach. I to są obrzydliwe przestępstwa i dziennikarze powinni z politykami stanąć w jednym rzędzie i razem powinniśmy walczyć o to, żeby to po prostu wywalić z naszego społeczeństwa. To jest wielki problem. Takie dyskusje trwały w różnych krajach, między innymi przypominam Belgię, sprawa Ditru, bolesna bardzo dla Belgów, gdzie całe społeczeństwo, gdzie przetoczyła się ogromna dyskusja na temat pedofilii i różnych rzeczy. Ja, czym my się różnimy od naszych poprzedników, pani redaktor? Bo od tego powinniśmy zacząć. To my stworzyliśmy rejestr pedofilów. Platforma nie stworzyła żadnego rejestru, choć powinna. To my wprowadziliśmy zaostrzenie przepisów. Na przykład to, że się nie przedawni takie przestępstwo wobec osoby małoletniej. Oni, tak jak już mówiłem w przypadku Trzaskowskiego, głosowali za skróceniem terminów przedawnienia. To my stworzyliśmy tą komisję. Taka komisja mogła powstać wiele lat temu. Jaką komisję? A bo ta komisja oznacza no, komisję do spraw pedofilii. Ale ona jeszcze nie działa, panie ministrze. Ale ramy prawne stworzyliśmy. Ale ile te ramy prawne będą ramami? No ja chciałabym, panie ministrze, no przepraszam bardzo, ale tak naprawdę oczywiście bardzo zacnie, że państwo się tym zajęli, że te przepisy zostały zaostrzone. Tylko na przykład jest mi słaby pan w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo przyspieszono na przykład sprawy karne dotyczące tych przestępstw, albo o ilu więcej pedofili trafiło za kratki, albo kiedy wreszcie ta komisja zacznie działać, bo to, że zostało uchwalone prawo, to jeszcze nie znaczy, że ono działa. Nie działa, tak? A rejestr... Ale ja nie powiedziałam, że nie działa. Panie ministrze, no proszę słuchać, co mówię, no. Ja pytam pana o konkrety. O konkretnie, no to tak. Jeden z przykładów. Choć konkretnie, że ludzie dzisiaj mogą być spokojni pod opiekę, kogo dają dziecko, a tego nie było lata. Jeżeli pani mówi o komisji, to jest fakt. Przyspieszyliśmy, jest wskazany przedstawiciel prezydenta, premiera. Myślę, że w najbliższym czasie parlament przedstawi swoich kandydatów, przedstawił także rzecznik praw dziecka. Ale dlaczego takiej komisji nie było lata temu? Proszę powiedzieć, co, pedofilii nie było? Była, niestety. Im Latkowski to mówił w swoim pierwszym filmie chociażby. Przecież tyle lat minęło. Oczywiście trzeba przyspieszyć te prace. Nie chcę się usprawiedliwiać, zasłaniać tutaj, chociaż prawdą jest, że przez miesiące stoi państwo w sferze legislacyjnej i różnych działań, bo przecież COVID jest. Natomiast to, co jest najważniejsze, bo nie kłóćmy się o tą sprawę, pani redaktor, bo to, co jest najważniejsze, to że ta komisja będzie mogła wrócić do spraw, które zostały umorzone. I te osoby, jeżeli to umorzenie nie było zasadne, te osoby znajdą się w rejestrze pedofilów. I bardzo dobrze. Panie ministrze, jest mi pan w stanie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ta komisja zacznie działać, realnie działać, pracować?
To nie zależy od Ministerstwa Sprawiedliwości, ale według mojej wiedzy szybko. Zostały wskazane te osoby do komisji. Parlament musi wskazać swoich przedstawicieli. Ja mogę powiedzieć, jakie jest moje oczekiwanie. Natychmiast powinna działać. No dobrze, ale szybko to jest kwestia tygodni, miesięcy? Bo to szybko to można różnie interpretować, jeżeli chodzi o... ja rozumiem, ale nie potrafię... Mówię jeszcze raz, że to nie Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że komisja, nie wiem, spotyka się i rozpoczyna działanie. Parlament musi wskazać swoich przedstawicieli. Moje oczekiwanie jest, żeby najbliższa sesja Sejmu i Senatu, żeby najbliższa sesja była tym momentem, kiedy wskaże parlament swoich przedstawicieli. A to oznacza, że komisja będzie mogła zacząć działać. I chcemy, żeby zaczęła działać. I o to się nie kłóćmy. Ale nikt się nie kłóci, panie ministrze. Dlaczego pan zadawanie przeze mnie pytań nazywa kłótnią? No absolutnie nie. No ja od tego jestem. No taki mamy podział ról niestety, że ja zadaję pytania, pan musi odpowiadać. Tak to już świat został urządzony. Panie ministrze, już mi wydawca mówi, że muszę pana puszczać. Ale jeszcze ogromna prośba, króciutko, bo mam pytanie od widzów. One się powtarzają bardzo często. Prawdopodobnie pracują w wymiarze sprawiedliwości. Czy mamy już jakikolwiek plan odmrażania sądów? Tak, mamy plan odmrażania sądów i sądy ruszają. Kiedy? Już jak? W najbliższych dniach. W najbliższych dniach sądy ruszają, a posiedzenia niejawne to już ruszyły w zasadzie. Oczywiście, że sądy są przygotowane, odmrażamy wymiar sprawiedliwości. To dla nas nie jest prosta sprawa, to jest trudna operacja, duża, także dotycząca ochrony pracowników, których jest 50 tysięcy i sędziów, których jest 11 tysięcy w wymiarze sprawiedliwości, żeby ich zabezpieczyć, żeby nic się nie stało. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest kwestia najbliższych dni. Ale będzie ta dwuzmianowość rzeczywiście, bo takie nieoficjalne informacje się pojawiły, że na dwie zmiany będą działać sądy. Taki jest pomysł, żeby była dwuzmianowość, no bo w jakiś sposób musimy chronić pracowników, żeby, wie pani, no musimy pamiętać, że działamy w czasach pandemii, więc musi być przerwa, muszą być dezynfekowane pomieszczenia. No to jest takie są wymogi dla zdrowia, dla bezpieczeństwa. Rozumiem. Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Zjednoczona Prawica, Solidarna Polska, państwa gościem był gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Pozdrawiamy, dużo zdrowia życzymy i dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Następnym razem. Do widzenia. Czekali pewnie państwo, tęsknili, tym bardziej, że fanfary tu powinny się pojawić. Janek dotarł do fryzjera. Wreszcie. Po tylu tygodniach oczekiwania, po utyskiwaniach i tęsknocie za nożyczkami, oto jest przystojny, odświeżony Jan Złotorowicz w redakcji Super Ekspresu. Dzień dobry. Dzień dobry, Janku, witam cię. Dzień dobry, Kamilo, dzień Jak dobry się czujesz? Państwu. Oj, czuję się doskonale. Ile, lżejszy o ile kilo jesteś? Oj, nie sprawdzałem, ale myślę, że przynajmniej z kilogram, jak nie więcej. No już to było straszne, co tu się działo. Cieszę się, że wreszcie możecie Państwo mnie oglądać. Ja się cieszę, że cię widzę bardzo w dobrej formie. Janku, już trochę z Michałem Wójcikiem na ten temat rozmawiałam. Nie wiem, czy miałeś okazję się przysłuchiwać. Miałem okazję. Cieszę się, że mnie tak nie maglujesz. PiS zbiera haki na Rafała Trzaskowskiego. To jest nasz news, tak. Nasza informacja. To my dotarliśmy do maila, który został wysłany do członków Prawa i Sprawiedliwości. Trochę tak. Więcej o szczegółach poproszę. Trochę więcej o szczegółach. Więc jeśli chodzi o tego maila, to oczywiście już cytowałaś, to tylko w największym skrócie można przypomnieć, że do wczoraj do godziny 12 warszawscy działacze Prawa i Sprawiedliwości mieli za zadanie przysyłać mailem kartkę A4, na której mieli wypisywać w miarę sensowne pomysły, w jaki sposób można punktować Rafała Trzaskowskiego za to, że źle sobie radzi z rządzeniem w stolicy. Samo w sobie to, że jedna formacja polityczna atakuje polityka drugiej formacji politycznej za to, że nie wywiązuje się ze swoich obietnic, nie ma oczywiście nic nadzwyczajnego. Natomiast co jest interesujące w tej sprawie? Po pierwsze, że mail rozesłany przez eksperta od służb specjalnych, czy w imieniu eksperta od służb specjalnych pana ministra Kamińskiego tak szybko wypłynął i tak szybko trafił do opozycji, świadczy, że nie do końca wszyscy w warszawskim PiS-ie są tak lojalni, jak można byłoby się spodziewać. Zresztą już tu ludzie, z którymi rozmawiała nasza dziennikarka, sugerują, że trzeba będzie teraz znaleźć tego winnego, który to wypuścił, no bo to samo z siebie przecież nie wyciekło. Interesujące jest też to, co tu oczywiście Platforma Obywatelska ma teraz używanie i wielką radochę, no bo tu zostało wprost powiedziane, że głównym kandydatem pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie Rafał Trzaskowski. No to jest dla Platformy wielki prezent. Tak, że PiS sam widać, to przyznaje swoim pewną nerwowość. Widać tu, widać. Z jednej strony jest jakaś tam nerwowość PiS, a drugiej no to jest wielka, tak jak powiedziałem, wielka radość Platformy Obywatelskiej, która teraz może właśnie jakby trochę odwrócić rolę. Teraz oni mówią, to na nas zbiera się haki, to nas się atakuje, plus nasz kandydat został nobilitowany do roli tego głównego kontrkandydata. Więc no wtopa ze strony warszawskiego PiS-u, bolesna.
ciekaw jest, swoją drogą ciekaw jestem, jakie haki i czy jakieś uda się znaleźć. No. Termin minął wczoraj o 12:00, może się czegoś dowiemy, może się niczego może się dowiemy. Może wypłyną maile z tymi hakami, wiesz, to nigdy tak naprawdę nic nie wiadomo. Kartki A4. Tak jest, to są kulisy, drodzy Państwo, polskiej polityki, wiemy niestety, że z polityką już wyświechtany bardzo cytat, zresztą przekręcony, no z polityką jest jak kiełbasą, lepiej żebyśmy nie wiedzieli, no ale no niestety, no tak jak powiedziałeś, no my jako dziennikarze jesteśmy od tego, żeby Państwu pokazać, jak ta kiełbasa wyborcza powstaje właśnie między innymi w ten sposób. Jeśli skład tej politycznej kiełbasy chcą Państwo sprawdzić, to dzisiaj w Super Ekspresie. To nie jest też tak, że to robi tylko jedna formacja czy jedna partia. To się dzieje wszędzie, zawsze i normalnie. Natomiast no, wstyd, jest mało ostrożny. Wstyd, kiedy to wypływa. Dokładnie tak. Lepsza robota naszej dziennikarki. Tak jest. Teraz przechodzimy do tematu koronawirusa, bo mamy kolejne ognisko. Tym razem to jest fabryka w Kępnie i o tym też dzisiaj donosimy. O tym wczoraj mówiliśmy, my wczoraj byliśmy na miejscu tam, w tej miejscowości, też w tej okolicy. Rozmawialiśmy z mieszkańcami Kępna, rozmawialiśmy też z pracownikami tej fabryki. Oni oczywiście no boją się występować, boją się tu stygmatyzowania, ale opowiadali, jak to wygląda. No, sytuacja jest rzeczywiście bardzo dramatyczna, bo tam było tak, że na początku maja do pracy zaczęli przychodzić dwóch ludzi zarażonych koronawirusem, którzy nawet nie mieli świadomości, że tego wirusa mają. Choroba się bardzo szybko rozprzestrzeniła. Ja rano też słuchałem ministra Szumowskiego, który o tym opowiadał. No to tak właśnie wygląda, kiedy następuje ognisko epidemii. To też przypominamy o tym, tak a propos tego, o czym mówiliśmy już tu kilkakrotnie w tym programie, że jest rozprężenie, za chwilę wszyscy czekamy na moment, kiedy możemy przestać nosić maseczki, spotykać się z ludźmi. Już tu zaczynają się jakieś głosy, że może w przyszłym tygodniu dowiemy się, że jest odmrożona branża ślubna. Ja na szczęście mam to już z głowy, więc nie muszę na to czekać. Ale to też pamiętajmy, drodzy Państwo, właśnie, duża fabryka meblarska, której wystarczyły dwie osoby, które nawet nie miały świadomości, że są chore, no bo to często jest tak, że może ktoś nawet nie wiedzieć. I już cały zakład pracy został tym domknięty, trzeba było zamknąć tą fabrykę. To jest też bardzo no, dramatyczna sytuacja tych pracowników i ich rodzin. My w ogóle w Super Ekspresie będziemy się w najbliższym czasie pochylać jakby nad polskimi pracownikami i ich problemami. Mamy zresztą nie tylko, no w ogóle dla wszystkich, którzy boją się nie tyle zdrowotnych konsekwencji koronawirusa, co tak naprawdę tych ekonomicznych. Myśmy już tu zresztą mówili, że w naszym sondażu wyszło, że dużo bardziej tego się boimy. Mniej boimy się o zdrowie swoich bliskich, o siebie bardziej boimy się i chyba nawet słusznie o to, jak ta pandemia odbije się na naszych portfelach, na naszych budżetach domowych. My tu dla Państwa będziemy mieli szereg różnych dodatków w tej sprawie w Super Ekspresie. No w sobotę bardziej taka duchowa pociecha. Ja już to zapowiadałem, że będziemy co tydzień publikować dla wszystkich wierzących modlitwy, które mogą im jakby pomóc znaleźć otuchę, pocieszenie. W pierwszej kolejności święty Józef, patron przecież robotników i modlitwa o zachowanie miejsca pracy, ale z kolei od poniedziałku już bardziej taka świecka pomoc, czyli duży nasz poradnik, dzień po dniu, wszystko o prawach pracowniczych, w jaki sposób wyglądają prawa pracownicze w czasach pandemii, co pracownikowi przysługuje, jak ma się zachować, co się dzieje, jeśli jego zakład objęty jest tarczą, jak to wygląda z jego, nie wiem, pensją, wymiarem godzin pracy i tak dalej. Wszystko to bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo, dzień po dniu w specjalnych materiałach poradnikowych już od poniedziałku. Zresztą od poniedziałku pewnie będziemy też o tym mówić, opowiadać podczas naszych spotkań. Dlatego dokładnie. Może nie przedłużajmy, zwłaszcza jeszcze chciałbym coś Państwu opowiedzieć. No właśnie, bardzo ciekawą historię, o której już też wspominaliśmy, ale ona ma kolejne odcinki, tak to można powiedzieć, czyli sprawa Moniki, która zaginęła 26 lat temu. Sprawa Moniki, która zaginęła 26 lat temu i tak jak mówiłem, no, znalazła się Amerykanka Kelly, która jest przekonana, że to ona jest tą zaginioną Moniką. Myśmy dotarli do jej relacji. Wynika z tego, że jeżeli rzeczywiście ta kobieta, ta Amerykanka jest tą zaginioną 26 lat temu Moniką, to sytuacja wyglądała tak. Wiemy, że ona zniknęła spod apteki, gdzie była razem z dziadkami. Małe dziecko nagle rozpływa się w powietrzu. Prawdopodobnie, zresztą myśmy dotarli do emerytowanego już policjanta, który prowadził śledztwo w tej sprawie. I on nasze ustalenia potwierdza, że to, co teraz wychodzi, o czym zaraz Państwu opowiem, było też brane pod uwagę przez policję, że wielce prawdopodobne jest, że to dziecko zostało sprzedane albo wywiezione na wschód. Ta kobieta twierdzi, że pochodzi z Syberii, co by to potwierdzało, że najpierw dziecko trafiło aż na Syberię, a dopiero potem z Syberii trafiło do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostało adoptowane. Wychowywała się tam w amerykańskiej rodzinie, nie wiedząc nawet, że jest adoptowana. Dopiero jako dorosła kobieta poznała prawdę o swoim pochodzeniu, wyśledziła, że jest wielce prawdopodobne, iż ma polskie korzenie i zaczęła szukać, zaczęła w internecie wynajdywać historię zaginionych osób. Znalazła to zdjęcie tej zaginionej 26 lat temu
dziewczynki. Tam była też wizualizacja, jak ta dziewczynka może dziś wyglądać. Stwierdziła, że jest do niej bardzo podobna. Skontaktowała się z rodziną. No i teraz wszyscy, przede wszystkim ona, jej mama i jej babcia czekają, no ale my też, na wyniki badań DNA, które potwierdzą, czy rzeczywiście jest to ta zaginiona 26 lat temu Monika. Czyli kolejne odcinki tej spektakularnej historii u nas na pewno w Super Ekspresie. Będziemy sprawy pilnować i donosić Państwu. Ale jeśli można, jeżeli mogę jedną rzecz jeszcze, zanim nie zakończymy, no bo tego oczywiście w dzisiejszym Super Ekspresie nie będzie, ale tak chciałbym też trochę nawiązać do tego, do tej pracy sądów. One oczywiście nie pracują tak, jak powinny i wielu zwykłych obywateli czeka na załatwienie swoich spraw, natomiast pewne sprawy są załatwiane i my jednej takiej będziemy się dzisiaj bardzo przyglądać, jej efekty, o ile jakieś nastąpią, ale to już naprawdę nie zależy od nas, tylko od sądu w Poznaniu. Na pewno jutro w Super Ekspresie opiszę, ja mogę zdradzić, że chodzi oczywiście o Arkadiusza E., pseudonim Hoss. Tak jak mówiłem, dostał 400 tysięcy kaucji. Znaczy, szef mafii wnuczkowej, szef przypomnijmy. Mafii. Do mnie ma, tak. Do mnie, znaczy inaczej, skazany za oszukiwanie emerytów metodą na wnuczka. Mhm. Powiedziano mu, że może wyjść na wolność za 400 tysięcy złotych. Ja mówiłem, że w dniu, w którym został ogłoszony, adwokat mówił, że rodzina nie ma takich pieniędzy. No to było dwa dni temu, wczoraj. A ja powiedziałam, że na pewno się znajdą i do zakładu. Już wczoraj stawili się z tymi pieniędzmi w sądzie, natomiast sąd, o dziwo, zamiast przyjąć te pieniądze i po prostu wypuścić Hossa na wolność, nabrał podejrzeń, skąd rodzina człowieka, który skończył dwie klasy szkoły podstawowej i nigdy nie miał żadnego zawodu, ani nigdy nie wykonywał żadnej pracy. Zawsze, jak twierdził, utrzymywał się ze spadków i pomocy rodziny. Skąd wzięli 400 tysięcy złotych i dzisiaj sąd, który odesłał sprawę do sądu, do tego samego sądu, który go na wolność już wcześniej wypuścił, żeby ten sąd teraz rozstrzygnął, czy to są uczciwe pieniądze, czy je można przyjąć, czy można go puścić na wolność. Bardzo jesteśmy ciekaw, co sąd w Poznaniu z tym zrobi. Będziemy się temu przyglądać i efekty na pewno w jutrzejszym Ekspresie, Super Ekspresie opiszemy. Dlatego jeśli Państwo są sprawą zainteresowani, warto do niego jutro zerknąć. Zdecydowanie tak. Ja już słyszę pracę drukarek, a to oznacza, że kolegium redakcyjne zbliża się wielkimi już na krokami. Dobrze, Janku, zarządzaj tam. Dziękuję bardzo. Wicenaczelny dziękuję Super Ekspresu. Widzimy się w poniedziałek. Widzimy się w poniedziałek. Dobrego, spokojnego weekendu. Dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Czy teraz jest moment na Krzysztofa Cugowskiego? Nie? Tak mam zapisane, a nie. Źle przeczytałam. Jejku, Michał mi urwie głowę po tym programie. Dobrze, ale to przynajmniej Państwu zapowiem, że zaraz po naszym gościu będzie rozmowa z Krzysztofem Cugowskim, liderem Budki Suflera. Bardzo, bardzo ciekawa, ona Państwa mocno zainteresowała, więc mamy dzisiaj dla Państwa dłuższy fragment. Ale zanim Krzysztof Cugowski będzie śpiewał takie tango, no to my w tango pójdziemy z Januszem Piechocińskim. A konkretnie będziemy rozmawiać o cenach polskiej żywności i o tym, że nie najlepsza sytuacja rolników jest w tej chwili, a będzie tylko gorzej. A jeżeli rolnicy mają źle, no to nasze kieszenie także mają źle. Janusz Piechociński, teraz już się do niego przenosimy. Polskie Stronnictwo Ludowe, były wicepremier, były minister gospodarki. Dzień dobry, panie ministrze. Kopę lat się nie widzieliśmy. Ale cieszę się, że jesteście w świetnej formie i nie dajecie się. Staramy się jak możemy. Nie sprawa. Panie... A uśmiech nie sprawa twarzy. Na przekór wszystkiemu i tak trzymać. Tak jest, trzeba sobie jakoś radzić w tych trudnych czasach, tym bardziej, że właśnie o trudności tych czasów ja chciałam z panem chwilę porozmawiać, bo pan tak naprawdę już sobie wyrobił opinię takiej osoby, która trzyma rękę na pulsie, jeżeli chodzi o ceny praktycznie wszystkiego, co najbardziej nas powinno interesowować. Tak jest, czyli ceny nabiału, ceny mięsa, ceny warzyw, jak w skupie, jak w detalu i tak dalej, i tak dalej. Więc kawa na ławę, panie premierze, jak to będzie w najbliższym czasie, czy rzeczywiście te ceny poszybują do góry i wszystkiego? Właśnie nie wszystkiego, bo tego typu zjawiska, kryzysy powodują, że najczarniejszy scenariusz to nie jest wzrost inflacji. Najczarniejszy scenariusz to jest recesja gospodarcza i klasyczna stagflacja. W związku z tym teraz ta transza finansowa, to dosypanie do gospodarki, do przedsiębiorstw pieniądza jeszcze buduje nadzieję, tworzy jakieś wrażenie pozytywne, ale trzeba mieć świadomość. Gospodarka wychodzi z tego zamrożenia Kowalskiego, no i natrafi na barierę popytu. W związku z tym będziemy kupować, łatwo się domyśleć, to, co jest nam bardzo potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, miesiąc kwiecień, tak? Produkcja sprzedana polskiego przemysłu 25% mniej. Jeszcze wzrosły płace 1,3%, ale już liczba etatów w polskiej gospodarce spadła o ponad 2% i ta tendencja niestety się utrzyma. Gorzej, no, ja widzę frywolność kolejny raz związaną z wyborami prezydenckimi prognozowania zjawisk gospodarczych przez czołówkę polskiej polityki.
No bo z jednej strony mamy pewne ostrzeżenie. Komisja Europejska ostatnie notowanie mówi 4,3 spadku PKB w Polsce, a nie tak dawno Ministerstwo Finansów mówiło, że już prawie najgorsze mamy za sobą, to będzie, jest lepiej niż miało być, to będzie 2,4%. Dzisiaj, tydzień temu już powiedziało, że to będzie 4,5 w tych granicach i oby tak było, ale jeśli pan premier mówi, ruszy eksport, to poprawi się nasza koniunktura gospodarcza, także w rolnictwie, o czym za chwilę, nie, bo pamiętajmy o tym, że między polem a naszym stołem jest kawałek solidnej, dobrej polskiej gospodarki, która też przecież przechodzi te wszystkie procesy razem z nami. Ale kilkanaście zakładów w Polsce pracuje jako poddostawca dla czołowego producenta branży lotniczej Rolls-Royce'a. Silniki samolotowe, pochodne tych zjawisk. Jeżeli Rolls-Royce w Wielkiej Brytanii zapowiada redukcję zatrudnienia o 12%, to o ile wzrośnie tam produkcja? No wiadomo już, że będzie tąpnięcie. No i teraz popatrzmy na chwilę i to prawda, że eksport był z punktu widzenia wartości dodanej naszej gospodarki szczególnym motorem rozwojowym. No więc trzy branże polskiego eksportu, panie redaktor, szanowni państwo. Po pierwsze usługi, a więc to było 306 etatów tysięcy w PPO, świadczenia usług na rzecz firm globalnych. I tu wykorzystaliśmy świetne młode pokolenie, dobrze mówiące po angielsku, coraz lepszy internet, naszą racjonalność, przyciągnięcie wielu ważnych graczy i zbudowanie nie tylko w Krakowie takiego światowego już liczącego się centrum działań. Ale w usługach jest także transport, w tym transport międzynarodowy. Skoro więc Światowa Organizacja Handlu mówi, że handel międzynarodowy spadnie między 15 a 34%. Proszę zwrócić uwagę, o jakim rozmiarze mówimy, jak nieprzewidywalna jest dzisiaj gospodarka światowa. Pamiętajmy jeszcze o jednym. 54% dzisiaj naszego przyrostu gospodarki zależy od eksportu. W związku z tym to jest zupełnie inny kryzys niż był w roku 2008-2010, który przeszliśmy naprawdę na tle świata i Europy wspaniale. Niepotrzebnie wykpiliśmy tą zieloną Polskę na tle czerwonej, minus 6, minus 5 Europy. To było bez sensu, bo przy okazji zabiliśmy świetną opinię o Polsce. No, jeszcze raz przypominam, w tamtym czasie Polska i Australia to były jedyne kraje, które w ciągu 30 ostatnich lat nie miały spadku PKB. No dobrze, panie premierze, tylko ja bym chciała uporządkować, bo tak, wiemy, że mamy system naczyń połączonych, że tak naprawdę kichnie jedna duża światowa korporacja, Katar mają wszystkie inne mniejsze gospodarki. Tak to w tej chwili wygląda. Tylko zależy mi na tym, żeby teraz pan naprawdę tak czarno na białym opowiedział naszym widzom o tym, co nas czeka w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o ceny w sklepach. Więc ceny w sklepach towarów przemysłowych się ustabilizują, a ci, którzy będą chcieli sprzedawać w dramatycznym spadku popytu, będą musieli potańczyć te ceny. W związku z tym nie boję się o telewizory, nie boję się o komputery, nie boję się o meble. Jesteśmy tutaj potęgą światową, przecież jesteśmy trzecim eksporterem po Chinach i Niemczech mebli w świecie. I ta branża może zostać do końca tego roku zredukowana nawet o 34 tysiące miejsc pracy. To jest ta skala, prawda? Po drugie, już widzimy, że następuje pierwsze poważne sygnały w tym, co rekordowo nakręcało naszą gospodarkę, czyli mówimy o budownictwie. Biurach, logistyce, hotelach, ale także i mieszkaniach. Mieliśmy rekordy udanych sprzedawania mieszkań, mimo ich dramatycznie rosnącej ceny. Ale już widzimy w kwietniu, o 40% skończyła się liczba tych, którzy wystąpili do banku o kredyt mieszkaniowy, bo jedni nie dostali z racji niepewności i zbyt niskich dochodów, bo banki podniosły udział własny, ale także okazało się, że dysponujemy mniejszą gotówką. Jeśli więc przy 20-procentowym limicie posiadania środków własnego na zakup mieszkania statystyczny Polak w kwietniu brał kredyt na nieruchomości 305 tysięcy złotych, to pokazuje, że w którymś momencie możemy natrafić na potężną barierę. W związku z tym to, co miało być dźwignią, motorem, czyli budownictwo, będzie generowało pewne spowolnienia. I trzecia sprawa, doświadczenia COVID przy niepewności zatrudnienia, niepewności dochodów, ale także już podpisanych porozumień. Otóż proszę państwa, Mittal zatrudnia w Polsce 10 tysięcy ludzi, głównie w Krakowie i w Dąbrowie Górniczej. Jeśli i słusznie kierownictwo zakładu razem ze związkami zawodowymi podeszło bardzo poważnie wobec tych zjawisk i zagrożeń, bo przecież nie działa wielki piec w Krakowie i wprowadzono pewien mechanizm. Jeśli będzie przerwa robocza powyżej 14 dni, to nie będą zarabiać 100% dotychczasowej pensji, ale 80%.
ale na końcu tej drogi, gdyby sytuacja się nie poprawiła, to właściciele powiedzieli, nikogo nie zwolnimy, ale uwaga, może dojść do sytuacji za kilka miesięcy, że nie będziecie zarabiali 5 tysięcy, 6 tysięcy, tylko będziecie zarabiali trochę więcej niż pensję minimalną. Co to oznacza dzisiaj, kiedy w zakładach Mittala ludzie zarabiają 80% poprzedniej pensji, a to oznacza, że 10 tysięcy rodzin w Krakowie i na Śląsku ma dużo mniejsze pieniądze. W związku z tym po pierwsze popatrzmy, że wzrosło bezrobocie, ale ten wzrost 56 tysięcy zarejestrowanych bezrobotnych więcej w kwietniu to jest dopiero początek tego, co zostanie zarejestrowane w maju i czerwcu. Po drugie, bardzo dużo polskich gospodarstw domowych żyje w małych mikrofirmach albo na samozatrudnieniu. No i teraz popatrzmy na przykład na takie wielkie obszary polskiej gospodarki. Dziennikarstwo. Jak wielu ma etat, a jak wielu nie ma etatu? No co, każdy dziennikarz, który traci etat, bo tytuł upadł albo nie ma pieniędzy na dalsze kontynuowanie funkcjonowania, założy portal w internecie i skąd zdobędzie te skromne środki, żeby choćby zarobić pensję minimalną? W związku z tym ja tutaj dostrzegam, że przesyceni tą polityką, gonitwą, aferami, my, i cieszę się, że zaprosiliście mnie Państwo do programu, oderwaliśmy się od realiów, po których chodzimy. No dlatego właśnie chciałam o nim przypomnieć. Tak, pierwszy obszar już omówiłem, to jest te usługi. Drugi obszar to był sektor automoto. Jeśli, proszę Państwa, w Chinach w styczniu i w lutym w największym rynku sprzedaży nowych samochodów, bo dwa lata temu z 81 milionów samochodów sprzedanych na świecie, 27 milionów było sprzedanych w Chinach. I co ważne, to jest najważniejszy rynek zewnętrzny dla niemieckich potęg motoryzacyjnych z Volkswagenem. To dziwicie się Państwo, że Volkswagen w tym tygodniu podjął decyzję o redukcji w najlepszym swoim zakładzie, Rzeszni i Poznaniu, 470 etatów. Proszę zwrócić uwagę, w kwietniu mało kto agencje prasowe międzynarodowe pisały, ale my zajęliśmy się tymi swoimi bijatykami, pakietowym głosowaniem, znikającymi kartami, zmienianiem kandydatów. W wielkich Indiach 1,5 miliarda ludzi, w kwietniu nie sprzedano ani jednego nowego samochodu. No więc jesteśmy potęgą, jesteśmy piątą, siódmą w zależności od roku montownią nowych samochodów, które najczęściej eksportujemy. Ale jesteśmy największym sektorem części akcesoriów i podzespołów w europejskim przemyśle automoto. Skoro więc będzie redukcja ilości samochodów w Volkswagenie, Mercedesie, Kia i możemy tu mnożyć, no to polskie firmy od wiązek, kabli, od mikroelementów, od felg, nie sprzedadzą po prostu tyle, ile sprzedają. Już mamy pewne sygnały. I teraz jeden z właśnie takich gigantów na polskim rynku podzespołów motoryzacyjnych zwolnił 700 osób, ale tego nie widać w statystykach. Dlaczego? Dlatego, że zatrudniał tych ludzi poprzez agencję pracy tymczasowej. Więc patrzmy na to, co się dzieje w ten sposób. I trzeci obszar, i tu dochodzimy do tego, co jest kluczowe dzisiaj dla kondycji naszych gospodarstw domowych, to jest wieś, rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy. Pamiętajmy o tym, i tutaj sukces w chwilach takich zagrożeń, kiedy rwą się więzi, są kłopoty transportowe, fitosanitarne, sukces czasami jest dodatkowym bólem, który trzeba przejść. Niedawno mieliśmy informację, że w Stanach Zjednoczonych przy wielkich zakładach drobiarskich na parkingu sprzedaje się drób, bo nie ma zbytu. Mieliśmy sygnał, że w Wielkiej Brytanii, która jest wielkim odbiorcą polskiej żywności, jeszcze przed tym załamaniem związanym, czy niepewnością związanym z zeszłoroczną dyskusją o Brexicie, angielscy rolnicy zaczęli wylewać mleko na pola, tak? No więc, kiedy popatrzymy, gdzie mamy duży eksport, no jesteśmy liderem produkcji kurczaka, załamały się ceny w skupie, są miejsca, gdzie nie ma kto kupić kurczaka za 2 zł. Jesteśmy największą wylęgarnią kurcząt, zaczynamy mieć problem ze sprzedażą tych kurcząt. Uwaga, mamy jeszcze, co jest dodatkowo jeszcze nam komplikuje sprawę, nierozwiązany problem z ASF-em, a proszę zwrócić o skalę tego zjawiska i jak jesteśmy powiązani. Rolnicy belgijscy, holenderscy, a przede wszystkim duńscy martwią się o nieskuteczność Polski w walce z ASF-em. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest jednym z największych importerów prosiaczków czy warchlaczków. Ale na co chcę zwrócić uwagę? Polski rolnik, duży, nowoczesny, który produkuje najtaniej w Europie i często najlepiej, na przykład w tej świnince, kupował tego warchlaka pół roku temu, 20-kilogramowego, za 450-500 zł. A dzisiaj cena sprzedaży jego świniaczka w skupie, jeśli nie jest jeszcze w niebieskiej strefie w Wielkopolsce czy w Lubuskim, to jest, proszę Państwa, zaledwie 6 niecałe złotych. No więc on dokłada do tego świniaka 1,5 zł na czysto, mimo że pracował, produkował i tak dalej. W podobnej sytuacji jest sektor drobiarski. Jesteśmy tutaj potęgą.
bo produkujemy w tym roku, zanosi się na to, że przekroczymy 1 150 000 ton i co drugi kilogram kurczaka wyprodukowanego w Polsce musi być wysłany na eksport, żeby się nam rynek nie załamał. Tak? No więc do tego jeszcze dochodzą kłopoty, susze, tą kompromitacja władzy i rządu, że ostatnia transza 2,5 tysiąca na hektar została przełożona na nowelizację budżetu, uwaga, odszkodowania za suszę za zeszły rok. No więc na szczęście w paru miejscach kraju trochę pokropiło, ale to nie rozwiązuje problemu suszy. W związku z tym już sygnalizuję, w warzywach fatalne były wschody. Ja nie jestem rolnikiem, ale jak Państwo widzicie, musiałem się tego nauczyć, nie tylko jako lider PSL, jako ekonomista, który nie tylko się koncentruje na PKB, miliardach, 250 miliardach w tarczach, bo to ładnie tak brzmi na okrągło, ale prawda jest dopiero wtedy, kiedy się zejdzie na poziom operacyjny i rozmawia z konkretnym przedsiębiorcą. No dobrze, panie premierze, ale da się porównać na przykład te różnice w cenach prognozowanych, rzecz jasna, na najbliższy czas, na przykład z tymi, które mieliśmy w ubiegłym roku? Czy taki koszyk podstawowy, na przykład, gdyby pan miał ułożyć taki podstawowy koszyk, z którym my wychodzimy ze sklepu, podstawowych produktów, to o ile mniej więcej my będziemy płacić więcej? Po pierwsze zwracam uwagę, że robi takie badanie Nielsen, to jest koszyk podstawowych dóbr. Pamiętajmy o tym, że w dalszym ciągu umocniła się rola dyskontów i sieci. Cieszyć trzeba i pochwalać na przykład to, że Biedronka uruchomiła swój taki program dla małych i średnich dostawców, że w ciągu 3 tygodni mają mieć płacone na bieżąco, bo istotne jest nie tylko ile ktoś zapłaci, handel, transport, młynarz, piekarz, ile kosztuje jego praca i jego aktywność, ale bardzo ważne jest też, czy są zatory, czy ich nie ma tych zatorów. Więc zwracam uwagę, że i w zeszłym roku, szczególnie pod koniec, 4. kwartał i 1. kwartał tego roku, to były wzrosty cen żywności liczone oczywiście statystycznie o 8%. Ale też w praktyce, kiedy idziemy do sklepu, to widzimy, że chałka poprzednio była duża, a teraz się zrobiła trochę mniejsza. Albo, że mieliśmy poprzednio 100 ml, albo 100 gramów w opakowaniu, a dzisiaj mamy 80 de facto w tej samej cenie, prawda? No i jeszcze pamiętajmy, nie zapominajmy o jednym, że i to jest dramatyczne zjawisko, które może przynieść trwały spadek produkcji żywności, jej trwałą nierentowność. Otóż wzrosły koszty od pola do konsumenta. W związku z tym, bo wzrosły płace w handlu, bo wzrosły koszty transportu, bo tam też wzrosły płace, bo wzrosła o 13,2 energia. Rolnicy przecież, żeby wyprodukować, to muszą podlać, muszą ogrzać, muszą oświetlić. To wszystko powoduje, że rosną te koszty. W związku z tym mamy sytuację taką, że spadają nam ceny, to jest paradoks, no dramatycznie fatalny, że spadają nam ceny w skupie, prawie na wszystko, tak, a rosną ceny w sklepie. W związku z tym widać wyraźnie, jak przesuwa się konsumpcja. No i jeszcze pamiętajmy o tym, my jesteśmy trzecim europejskim producentem papierosów, tak? I duży eksport branży rolnictwo i wieś właśnie idzie z tego poziomu. Jesteśmy potęgą, jeśli chodzi o jabłko, tak? Drugim po Chinach producentem koncentratu jabłkowego, który sprzedawaliśmy z sukcesem. W związku z tym mamy zaszłości z 3 ostatnich lat. Tam były przymrozki, tam były susze. W fatalnej sytuacji mamy znaczną część grup polskich sadowników. To wszystko przekłada się na tą niepewność, na te właśnie zjawiska. No i w związku z tym zwracam uwagę na to, że dramatycznie od 2 lat pogorszyła się kondycja osób starszych, samotnych, biedniejszych rodzin. Wzrosła mam o 2% skala ubóstwa przy tych gigantycznych transferach socjalnych, przy rosnących płacach, ale one nie wszędzie rosną, nie wszystkich to dotyka, więc jeśli drożeje żywność, jeśli drożeje utrzymanie mieszkania, w tym śmieci, w tym energia, a tutaj widzimy, że zaczynają być wątpliwości, co z rekompensatami obiecanymi za zeszły rok, można powiedzieć, no na szczęście teraz energia w hurcie tanieje, no ale w detalu tego nie widzimy. No to więc jeśli będą drożały warzywa, zboża, mąki, chleb, niektóre gatunki mięsa, no to będzie to bardzo bolesne przede wszystkim dla kilku milionów emerytów i rencistów, dla rodzin niepełnych, dla rodzin, które utraciły miejsca, w których nie ma pełnego zatrudnienia i w związku z tym ograniczyły się dochody. W związku z tym jeszcze będzie dodatkowa potrzebna mobilizacja tego, co nazywamy bankami żywności, wsparciem, intensyfikacja działań różnego rodzaju organizacji społecznych, Caritasów, w tym obszarze gmin i samorządów.
Wielu się, panie premierze, zastanawia, ile w związku z tym wszystkim, o czym pan mówi, w związku z inflacją chociażby, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, ile zostało z tego 500+. To wszystko zależy, jak liczyć i dla kogo. Dlatego, że dla niektórych to 500+ pozwoliło trochę poprawić strukturę kupowania i trochę godniej żyć, a dla innych to było odkładanie na dobre cele, nauka języka, na wyjazd, na nagrodę, na Dzień Dziecka jakąś specjalną. Więc pamiętajmy o tym, że to było moje główne wahanie w stosunku do takiego mechanizmu powszechności w oderwaniu od dochodów, no bo powinniśmy koncentrować w pierwszej kolejności tego typu transfery na tych, którym najtrudniej, najsłabiej. Ale jednocześnie też motywować ludzi do tego, żeby chciało im się pracować, bo proszę zwrócić uwagę, my utraciliśmy sporo, te 2,4 zatrudnienia w tym miesiącu kwietniu, to jest gigantyczne tąpnięcie. Ponosimy konsekwencje obniżenia wieku emerytalnego, a jednocześnie na poziomie społecznym jest oczekiwanie, że ta emerytura będzie godna, podczas gdy coraz bardziej ta emerytura przy tych rosnących podstawowych cenach utrzymania mieszkania, leków, opieki zdrowotnej i także cen żywności, to ta minimalna emerytura, pamiętajmy o tym, że średnia emerytura w Polsce to jest 2000 z kawałkiem, to większość do 2500 emerytów ma dochody, no to jest to naprawdę niewiele. W związku z tym te grupy społeczne będą ponosiły dodatkowe jeszcze ciężary. Stąd między innymi bierze się sugestia rządu, że trzeba później podnieść zasiłek dla bezrobotnych, ale dzisiaj w pierwszej kolejności powinniśmy walczyć o to, żeby nie stracić dotychczasowych kontaktów. Ja to obserwuję jako prezes Izby Polska-Azja, jak KOF i konsekwencje transportowe, ale także i wzrost kosztów, bo przecież wytwarzanie nie tylko żywności, jej transport będzie w tej chwili pod szczególnymi wymogami fitosanitarnymi i to kosztuje. W związku z tym to powinno być najważniejsze zadanie, żeby ratować te rynki, ratować kontakty, jak najwięcej dobrze sprzedać, jak najmądrzej kupić i koncentrować się na tym także w funkcjonowaniu polityki i administracji. Panie premierze, już ostatnie pytanie w tej kwestii. Jak pan sądzi, czy w ogóle da się prognozować teraz, ile to załamanie gospodarki będzie trwało? Czy to jeszcze w ogóle nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć? Wie pani, ja pamiętam tamto, bo byłem wtedy przecież parlamentarzystą w ważnych komisjach sejmowych, zawsze zaangażowany, bo już wtedy pracowałem na głównych portalach czy serwisach, newsletterach. Zaczynałem dzień i zaczynam od tego, że rynek zbożowy śledzę i rolniczy na podstawie giełdy zbożowej w Chicago, później przechodzę do Paryża na giełdę. No i co pan z tych analiz wynika? Na Nową Zelandię. Więc powiem tak, ja miałem w 2013, będąc od grudnia wicepremierem, ministrem gospodarki, 0,3% wzrostu PKB, tak? Oddawałem 4,6. Teraz już to jest wiadomo, że to jest inny zupełnie model kryzysu, w którym wielcy i silni, bogaci jeszcze więcej zarobią, a mali, średni i goniący mogą wiele stracić. No i pamiętajmy o tym, że toczą się te wielkie wojny gigantów, te zmieniające się realia, no bo jeśli w ciągu miesiąca w realnych transakcjach ropa z minus 5 dolarów na baryłce może skoczyć na ponad 30, to ci, którzy nie mają takich zasobów, ci, którzy nie mogą przewidywać takich zjawisk, będą za to płacić większą cenę. Proszę zwrócić uwagę choćby naszych stacjach benzynowych. Mamy rekordową marżę rafineryjną, mamy rekordową marżę detaliczną, tak? A już dzisiaj nasze narodowe sieci podnoszą ceny pod przyszły wzrost ropy. No jeszcze nie kupiły ani jednej baryłki po 30 dolarów, a to było to ostatnie z tego tygodnia notowanie. No tak, trudne czasy przed nami. Bardzo. Zresztą bardzo spodobał mi się... Bardzo spodobał mi się komentarz jednego z naszych widzów, bo tutaj cały czas na czacie piszą komentarze nasi widzowie. Pan Tomek napisał: takie to czasy, że jajko droższe od kury. Czasami tak bywa, tylko no że właśnie.
mieć skórę, trzeba mieć po pierwsze jajko i dlatego trzeba się cieszyć z tego, że jesteśmy tą potęgą wylęgową. No i ale trzeba też pamiętać o tym, że jak rolnik sprzeda przyduszony do ściany, bo dalsze tuczenie kurczaka jest bez sensu i czekanie na lepszy wzrost ze stratą po złotówce, to nie będzie miał pieniędzy, żeby włożyć następne pisklęta do tego kurnika i to odczujemy my po kieszeni za pół roku wszyscy, kiedy pójdziemy do sklepu i okaże się, że znowu łódko z świetnego polskiego kurczaka kosztuje 20 zł, a nie 8 zł. Panie premierze, no, nie byłabym sobą, gdybym pana o to nie spytała. Słów kilka o polityce. Tęskni pan za parlamentem i za tym zgiełkiem i w ogóle nie? Nic a nic? Ja 30 lat funkcjonowałem aktywnie w polityce i w 2015 coś we mnie pękło. W sensie takim, że jakby poczułem, że nadchodzi polityka, której ja się nie nadaję. Jestem za spokojny, za grzeczny, koncentruję się na pracy. Pani wie, ile ja wysiłku, ile godzin poświęcałem na to, żeby była dobra ustawa, prawo telekomunikacyjne. Ja tym żyłem po prostu, żeby byle czego na rynek legislacyjny nie wypuszczać. Czułem się za to odpowiedzialny. A teraz przyszedł czas taki, że aplikant czy tam czeladnik piekarniczy ze średnim wykształceniem idzie w kanałach informacyjnych i wali po 50 profesorach prawa tak, jakby był najmądrzejszy w świecie. No to jest po prostu nieprzyjęte i gorzej. My jeszcze to łykamy, te takie mabeny, które polityka dzisiaj generuje. Co mnie martwi? No martwi mnie to, że nawet w obozie władzy w sprawie kluczowej, czyli scenariusza walki z KOW-em i wychodzenia z KOW-u, odmrażania gospodarki, no to posłuchajmy Sośnierza i posłuchajmy Szumowskiego. Czyli nie ma żadnego programu. To jest wszystko nieprzemyślane. Ba, po 3 miesiącach dowiedzieliśmy się o tym, kto ewentualnie na zapleczu pana ministra zdrowia mu doradza. Tak? No to dzisiaj, 1,5 miesiąca temu żyliśmy wielką informacją. Nie ma maseczek, więźniowie będą szyli maseczki. A w następnym tygodniu brygada z pana honorowa z Krakowa miała szyć maseczki. No to pytam po tym miesiącu. A w międzyczasie stawały wielkie polskie szwalnie, bo nie miały co robić. I delegowały ludzi na postojowe. No to się dzisiaj pyta, ile maseczek tysięcy zrobiła brygada spadochronowa. Więc ja bardzo bym chciał, żeby to było uporządkowane. Otóż gdybyśmy 15 lutego nie lekceważyli, nie wysyłali ludzi, którzy się pytali o przygotowania, nie rżnęli głupa, jak mawia Jan Korwin-Mikke, żeby z klasyka skorzystać, o tym, że jesteśmy ponadmiarowo przygotowani, że Agencja Rezerw Materiałowych ma wszystko. Po czym w praktyce dowiedzieliśmy się, że w lutym Agencja Rezerw Materiałowych szukała pieniędzy, żeby kupić węgiel na centralny skład, tak? I jeśli w kwietniu, kiedy importujemy rekordową liczbę energii, gwałtownie spada wydobycie w górnictwie, a wpływa statek do polskiego portu ze 140 tysiącami ton węgla kolumbijskiego, no to, przepraszam bardzo, ani jednej kupy się to nie trzyma. To widać wyraźnie, że mamy do czynienia w poważnych procesach gospodarczych, w poważnych procesach politycznych, mamy do czynienia z totalnym chaosem i amatorszczyzną. Nad tym boleje po prostu. Nad tym boleje, bo dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Jeżeli Singapur, Emiraty Arabskie otworzyły możliwość sprzedaży na coś, to robimy. Ale jednocześnie też boleje nad tym, że kolejny raz przyszła wiadomość choćby z Bułgarii. W kolejnym tirze pojawiła się salmonella. W związku z tym wielkie polskie ubojnie i zakłady drobiarskie mają psute imię polskiego kurczaka przez jednego nieodpowiedzialnego czy drugiego producenta. No nie, wszyscy odpowiadamy za dobre imię o polskim produkcie, wszyscy odpowiadamy za dobre imię o drugim Polaku, wszyscy odpowiadamy za dobre imię Polski w tych czasach. A więc musi być więcej solidarności, racjonalności i odwagi, i rozmów, spotykania się. A my mamy kłótnie. No więc ja do takiej polityki się nie pisałem, w takiej polityce nie chcę uczestniczyć, koncentruję się na tym, co mogę zrobić dla Polski i Polaków w mojej Izbie Polska Azja, gdzie staramy się wykorzystać choćby to, że od 3 tygodni polska żywność może przejechać w zamkniętych kontenerach specjalnie ostemplowanych, śledzonych satelitarnie do Kazachstanu, Uzbekistanu i do Chin. No więc jeśli ja mogę znaleźć na nadmiar polskich krów, które są najtańsze dzisiaj w Europie na to mięso, odbiorcę w Uzbekistanie, w Kazachstanie czy w Chinach, mogę sprzedać tam dodatkowe 1000 ton mleka w proszku czy kilkanaście kontenerów jogurtu, bo czas dojazdu do centralnych Chin to będzie tylko 20 dni, a nie 60 dni może, tak? To ja to robię. I my wszyscy tutaj tymi kategoriami powinniśmy działać. Panie premierze, a kiedy pan się przygląda kampanii prezydenckiej, pan już ma swojego kandydata? Tak z ręki na sercu?
Ja już zawsze miałem swojego kandydata, bo kreowałem i przygotowywałem z grupy kilku młodych ludzi w PSL-u kogoś, kto będzie w stanie godnie w tego typu rywalizacji wystartować. Czyli Władysław Kosiniak-Kamysz pana nie rozczarowuje? Ale to wie pani, mnie rozczarowuje cała polityka, a nie mamy wpływu także my PSL-owcy, my ludzie centrum, wielu z was dziennikarzy za to, jakie są tego konsekwencje. No bo jak wytłumaczyć fakt, że 30 milionów kart do głosowania zginęło? Jak wytłumaczyć, że były drukowane w jakiejś prywatnej drukarni druki ścisłego narodowego zarachowania? To znaczy co, chłopcy to drukowali, bo zakładali, że w głosowaniu pocztowym uda się sfałszować wynik i że to jest zabawa? Po czym, kiedy padły pytania, kto za to odpowiada, kto własnym podpisem za te ponad 30 milionów, bo pewnie kosztowało to jeszcze więcej, bo jeszcze są dodatkowe kwestie. No i teraz ten materiał ginie, to znaczy nie był strzeżony przez CBA, przez służby, nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. No wie pani, no to nawet nie dla dzieci jest niewytłumaczalne, tak? Gorzej, że w podobny sposób mówimy o procesach gospodarczych. No proszę zwrócić uwagę, Ostrołęka, mamy sygnał. Nie będzie już robiona w wersji węglowej, będzie może robiona w wersji gazowej. Tak? Dobrze, panie premierze. Tu muszę przerwać niestety, bo czas nas goni. Ja obiecuję, że my się jeszcze na takie kolejne spotkanie umówimy, ale... Jeszcze o politykę chciałam pana dopytać jednak, bo mnie to bardzo interesuje. Co z tym Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Jak pan ocenia jego rozwój jako polityka i jego szanse w wyborach prezydenckich? Po pierwsze, jest takie zdjęcie, które pokazuje moją postawę. Jest zdjęcie zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy po jego wystąpieniu i jest pokazane są ławy rządowe. Jest wtedy koalicja i rząd, pani Kopacz i mój. Wszyscy siedzą i w ławach rządowych po wystąpieniu pana prezydenta ja wstaję i klaszczę. Ja, który na kongresie PSL-u mówiłem, że wygrałem nie po to, żeby rządzić, wygrałem po to, żeby służyć i klękam, a wiele tysięcy Polaków później nie tylko w internecie znęca się nade mną i ciągle mi wypomina, że wtedy z pokorą wykonałem tego gestem, gest pokory, prawda? Więc ja chciałbym, aby w Polsce kampanie były z szacunkiem. Martwi mnie to, że ostatnio mamy za dużo personaliów także w tej kampanii i takich ad personam wycieczek, a za mało merytoryki. Panie premierze, ja zapytałam pana Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ale już pani odpowiada. Zawiedziony jestem prezydenturą Andrzeja Dudy. Zawiedziony jestem dramatem, który wepchnął nas w tą swoją fałszywą wizję państwa przeszłości Jarosław Kaczyński. Jestem tym zawiedziony, bo nigdy nie mieliśmy bardzo skutecznej administracji, ale to, co wydarzyło się ze skutecznością administracji, w tej chwili ona jest na dnie. To, że nie ma w ogóle dialogu między siłami politycznymi na zapleczu polityki, że wszystko jest otwarte zamiast w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, to zostało zerwane. W związku z tym jest potrzebny prezydent centrum, który może rozmawiać ze wszystkimi. Takim prezydentem może być, jestem o tym przekonany, ktoś, kto reprezentuje mentalne i polityczne centrum i jest jednocześnie demokratyczny. Otóż ja poprę każdego w drugiej turze, kto jest kandydatem demokratycznym, bo za prezydentury Andrzeja Dudy, doktora prawa, po wielokroć także z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy złamano konstytucję i prawo, a on powinien być strażnikiem tej konstytucji. Złamano regulacje relacji między nami. Dopuszczono do sytuacji, w której skala nienawiści, nie tylko w polityce, ale w życiu codziennym między ludźmi jest po prostu jakaś straszna. Panie premierze, może i w 2015 roku z polityki pan odszedł, ale umiejętność odwracania kota ogonem i nie odpowiadania na pytanie, które panu nie pasuje, nadal pan tę umiejętność posiada fantastyczną. Obok stoi mój kot Miałczur, słynny dachowiec biało-czarny i patrzy, dlaczego ja poświęcam tyle uwagi, patrząc w kamerę, a nie podchodzę do niego, żeby... No to co z tym Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Pamięta pan, że ja dość upierdliwa jestem, jak się mi na pytania nie odpowiada. Jak wejdzie do drugiej tury, to zdecydowanie wygra z Andrzejem Dudą. No dobrze, ale on jest gotowy do objęcia takiej funkcji? No, po pierwsze tak, był jednym z najmłodszych polityków, którzy weszli, ale w sposób przygotowany, ma tradycje rodzinne. To jest też bardzo ważne, że w pewnym klimacie. Wykonał dużą, jest profesjonalnie wykształcony, bardzo zaangażowany także w umiejętność jeżdżenia po terenie, więc to nie jest polityk, który zbudził się na czas kampanii, płatne zespoły internautów uruchomiły, powiedziały i kazały mu odczytać określone komunikaty. Więc jakby pod tym względem na tle tej konkurencji wyróżnia się bardzo pozytywnie. Oczywiście
To, że jest liderem partii politycznej, która ma 7-15 w zależności od notowań głosów, powoduje, że może mieć problemy właśnie z przekroczeniem 20 tysięcy w pierwszej turze. Dlatego bardzo ważne jest, bo ja jestem przekonany, że Andrzej Duda idzie na wynik w pierwszej turze poniżej 35%. Jeśli wybory będą uczciwe, a coraz częściej mam niestety wątpliwości, czy w Polsce są możliwe jeszcze uczciwe wybory, tak jak dotąd, i czy na poziomie społecznym my zaaprobujemy wyrok społeczny z szacunkiem. W związku z tym dzisiaj dzieje się wiele właśnie w tym obszarze polityki. Panie premierze, jeszcze o grzybki miałam zapytać, będą w tym roku? Bo to nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Janusz Piechociński to szalony grzybiarz. Tak, no już rzuciłem tam na Twitterze 32 miliony odsłon w ostatnim miesiącu. Wrzuciłem już kilka zdjęć, wspomnień z pięknymi moimi koszykami. Pamięta pani, jakie to było piękne? Pamiętam. Wicepremier staje na 50, tak? O 8 jest już w ministerstwie. W ciągu godziny biegając od Kępy Brzus pod Warszawą do Kępy Brzus zbiera 240 czy 130 czerwonych kozaków, no bo brzozy to wskazywały, a później przekazuje to w Sejmie, a wytłumaczyliście sobie, że ja mam w chłodni w ministerstwie te grzyby i co jakiś czas zmienię tylko koszyk, żeby pokazać, bo to przecież nieprawda. To była prawda, to była metoda. Jak w tym roku, no to informacja dla grzybiarzy jeszcze. W zeszłym roku pierwszego czerwoniaka znalazłem 4 maja. Później sezon totalnie w środkowej Polsce był nieudalny. Nie udało mi się pojechać w drugiej połowie września w Bory Tucholskie, gdzie był wysyp prawdziwka, tak? No i zbierało się 60-80 słabi zbieracza, ci, którzy wiedzą tak jak się zbiera, no to i po 600 dziennie. Mój rekord sprzed 5 już lat to jest 84 kilogramy surowego prawdziwka zebranego osobiście w jeden dzień. Mhm. Także oczywiście wszystkie rozdałem, żeby była jasność. Wczoraj byłem, żeby zobaczyć, czy coś jest. Jest dramatyczna susza, nie ma nic, więc będziemy czekać na pierwszego grzyba tu w okolicach Warszawy na początek czerwca, jak popada. Na pewno na Twitterze pan poinformuje, jak pan znajdzie pierwszego grzyba. Więc będziemy przekazywać na bieżąco. Ja już nawet obiecałem, że pierwszy koszyk za świetną książkę o antracycie idzie do redaktor Bacy Pogorzelskiej. No tak, zdecydowanie. Pozdrawiamy panią redaktor. Panie premierze, musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia życzę panu. Janusz Piechociński, Polskie Stronnictwo Ludowe, były wicepremier, były minister gospodarki państwa gościem. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. A teraz trochę o niepewnej przyszłości sportu, spowodowanej oczywiście epidemią koronawirusa. Pod koniec kwietnia szef Japońskiego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich przyznał, że jeżeli nie uda się zorganizować ich w lipcu przyszłego roku, to zostaną odwołane w ogóle. Głos zabrał także prezes MKOL i przyznał, że w takiej sytuacji nie będzie po prostu innego rozwiązania. Pandemia koronawirusa może zatem sprawić, że sportowcy o olimpijskie medale powalczą dopiero, uwaga, w 2024 roku w Paryżu. Sytuacja jest bardzo trudna, tym bardziej, że sportowcy cały czas starają się podtrzymywać swoją formę i radzić sobie z tą bardzo trudną, no nie ukrywajmy, dla siebie sytuacją. Wielu mówi, że była koncepcja zorganizowania igrzysk bez publiczności, bez kibiców, ale przedstawiciele MKOL-u łącznie z jego szefem mówią, że to po prostu nie ma sensu, że igrzyska no to jednak jest ten styk sportowców, tej pięknej sportowej rywalizacji właśnie z kibicami, którzy dopingują swoich ludzi na stadionach podczas rozmaitych wyścigów, stojąc na ulicach, trzymając w rękach flagi, więc igrzyska bez ludzi nie mają sensu. Czy rzeczywiście, teraz przenosimy się do naszego gościa, do Bydgoszczy. Dobrze, Michał nie poprawia. Nie wiem, czy państwo wiedzą, Michał kocha sport i szczególnie lekką atletykę, więc ja w tej chwili jestem absolutnie nacenzurowanym. Jeżeli popełnię jakikolwiek błąd, to idę na dywanik, także mam nadzieję, że wszystko się uda. Paweł Wojciechowski, tyczkarz i halowy mistrzostw Europy z 2019 roku. Dzień dobry, bardzo mi miło, pozdrawiamy. Witam serdecznie, pozdrawiam. Cieszę się, że dobrze się słyszymy. Wiem, że za chwilę zaczyna pan trening, więc szybciutko zapytam o to, co powiedziałam przed chwilą. Czy wyobraża pan sobie w ogóle taką sytuację ze swojego punktu widzenia, że igrzyska odbywają się dopiero za 4 lata? To jest trudne chyba, delikatnie mówiąc. Ciężko mi sobie wyobrazić, tak. To już przesunięcie o rok jest dla mnie trudne do wyobrażenia, a przesunięcie ich o kolejne 4, o kolejne 3, no to ja bym miał 34 lata wtedy, także ja już niejednokrotnie mówiłem, że to może być moja ostatnia szansa na medal Igrzysk Olimpijskich.
Także no ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście będę walczył i będę robił wszystko, ale to zburzy nasz cały świat, nasz cały system, który funkcjonuje. Wiele ludzi, wiele dyscyplin sportowych czeka tylko i wyłącznie na igrzyska olimpijskie. Nie wszyscy mają tak rozbudowane sezony jak lekkoatleci i igrzyska są tak na dobrą sprawę jedyną szansą na to, żeby zabłysnąć, żeby się pokazać na arenie sportowej. Także no, to na pewno byłaby wielka tragedia w świecie sportu. A wyobraża pan sobie igrzyska bez kibiców, przy pustych stadionach, przy pustych ulicach, przy pustych no, miejscach, w których odbywają się wszystkie zawody? No, troszeczkę to burzy ideę sportu, bo my rywalizujemy dla ludzi, na oczach ludzi i o to chodzi. Jesteśmy taką troszeczkę rozrywką dla tłumu i to daje nam motywację, żeby się pokazać przed ludźmi. No, jeżeli to by miała być ostateczność, no to myślę, że jest to możliwe do wykonania. Oczywiście atmosfera już nie będzie taka sama jak dotychczas, ale myślę, że Igrzyska Olimpijskie to jest taka rzecz święta. No właśnie, na razie wszystkie świętości zostają gwałcone niestety przez epidemię koronawirusa, więc nie wiadomo jak będzie, ale wy jakoś sobie jako sportowcy musicie radzić. Pan za chwilę idzie na trening. Wielu zastanawia się, jak tyczkarz jest w stanie trenować w czasie epidemii, właśnie kiedy wiadomo, że hale były zamknięte, że nie można było działać no, w normalnym trybie. Jak pan sobie z tym poradził? Jak to wyglądało i jak wygląda w tej chwili? No, to dopóki stadiony były zamknięte, nie było to łatwe, bo jest taki etap i kilka ćwiczeń, które można wykonać w domu, które można wykonać w lesie. Ten las też był zresztą przez jakiś czas zamknięty, także to było w ogóle utrudnione. No ale są pewne rzeczy, które można wykonać, ale skok o tyczce niestety wymaga tartanu, rozbiegu, ze skoku, dołka, także dosyć specjalistyczne. No i nie mogliśmy tego robić. Ja miałem siłownię w domku teściów i mogłem część treningu wykonać, no ale to była tylko kropla w morzu potrzeb. Na dzień dzisiejszy, kiedy te stadiony są otwierane i od teraz możemy już być w 16 osób na stadionie, no to te treningi są łatwiejsze, przyjemniejsze, aczkolwiek nie możemy wchodzić w hale i jak były deszcze, no to niestety znowu staliśmy. No ale takie już życie tyczkarza, nie jest łatwo, wiedziałem o tym od samego początku, także teraz wracamy do normalności. No właśnie, wracamy do normalności poniekąd, ale z drugiej strony no, w dalszym ciągu nie ma pan tego celu przed sobą, takiego bardzo konkretnego, że wiem, że wtedy i wtedy odbywają się ważne zawody, że odbywają się na przykład igrzyska, więc mam po co trenować i o co walczyć. A w tej chwili, no trochę oczywiście proszę mnie poprawić, ale jeśli się mylę, natomiast z mojej perspektywy trochę wygląda to tak, że no, pan musi podtrzymywać tę formę i musi pan trenować, ale na pewno jest inaczej robić to właśnie bez konkretnego celu. Oczywiście, ten cel jest nam potrzebny, aczkolwiek skok o tyczce, ja uwielbiam to robić tak bardzo, że ja mogę to robić bez celu. Dla mnie to przyjemnością jest samo skakanie, przełamanie barier. Ja wiem, że dużo pracy mam do wykonania. Gdzieś ta bariera 6 metrów wisi od jakiegoś czasu przede mną. Piotr Lisek pokonał tę barierę. Chciałbym go oczywiście dogonić. I to jest tak jakby cel, poprawianie swoich rekordów. A że skok o tyczce jest przyjemny, nie trzeba rywalizować, żeby dobrze się bawić, no to tutaj jestem na plus. Panie Pawle, już tak zupełnie na koniec już pana na trening puszczam, ale właśnie chciałam jeszcze dopytać o to, czy właśnie w obliczu niemożności trenowania przez czas jakiś, w taki sposób, w jaki pan trenować powinien, zauważył pan, tak z ręką na sercu u siebie, spadek formy? Inaczej, to jest okres, teraz powinien być okres, kiedy powinniśmy zacząć startować. Ja na dzień dzisiejszy na startowanie nie jestem gotowy, no bo cykl przygotowań był zupełnie inny, ale przy spadek formy ja wiedziałem, że przez ten czas przerwy muszę utrzymać wagę, bo w mojej dyscyplinie jest to bardzo ważne. Tę wagę utrzymałem, no i teraz zacząłem pracę taką stricte przygotowawczą do sezonu. My wiemy, że ten sezon w jakiejś skróconej formie się odbędzie dla nas. Także przygotowania trwają i jest coraz lepiej. To trzymamy kciuki i wysokich lotów życzymy o tyczce w takim razie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Paweł Wojciechowski, tyczkarz, halowy mistrz Europy 2019 roku. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, ściskamy, dużo zdrowia i dobrej formy życzymy. Do zobaczenia.
I teraz to, co Państwu już obiecywałam wczesniej, co Państwa bardzo wczoraj zainteresowało, duża liczba odsłon, bardzo na naszej stronie głównej, na SAPL tej rozmowy. No jednak trochę chyba za koncertami, za artystami także tęsknimy, szczególnie jeżeli mieli oni mieć swój jubileusz bardzo uroczysty, bardzo z pompą przygotowany i okazało się, że COVID-19 także pokrzyżował te plany. Nie tylko sportowcom, ale także artystom właśnie, zresztą może przede wszystkim nim, dlatego że przypomnijmy, koncerty, festiwale, takie spotkania masowe podczas rozmaitych imprez, to jest ostatnie ogniwo, którym interesuje się rząd i to będzie ostatnie ogniwo odmrażania tej gospodarki i powrotu do normalności, luzowania restrykcji, więc rzeczywiście wszyscy artyści bardzo mocno na to czekają, ale na razie nie mają perspektyw, no i to jest bardzo trudna sytuacja. O tym między innymi rozmawiała Monika Tumińska z właśnie liderem Budki Suflera Krzysztofem Cugowskim. Teraz Państwa zapraszam na tę rozmowę. Dzień dobry Panie Krzysztofie, dziękuję, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie do mojego programu. Kłaniam się, dzień dobry Pani. Panie Krzysztofie, na wstępie chciałam zapytać, jak Pan spędza ten czas pandemii, tej izolacji społecznej? Mówi Pani, no cóż, no, myślę, że podobnie jak wszyscy, z tym, że ja nie jestem panikarzem, nie wpadam w szaleństwo paniki, więc oczywiście ostrożnie ze wszystkimi tymi ograniczeniami, jakie trzeba, ale bez paniki. Także spotykam się z najbliższymi, z dalszymi też troszkę i jakoś to leci. Mm-hmm. Ale większość czasu podejrzewam, że spędza Pan w domu. Czy Pan opuszcza? Nie ma innego wyjścia. My Pani jesteśmy jako branża muzyczna zamrożeni, więc no, jest tak, jak jest. No, ale wie Pani, ja jestem człowiekiem cierpliwym, ja już mam swoje lata, ja nie jestem, jestem cierpliwy, w związku z tym czekam ze spokojem na jakąś normalność, która chyba kiedyś nastąpi. Nie wiem, jaka to będzie, ale jakaś musi być. Pan jest człowiekiem, który jest ciągle w trasie. Dużo Pan koncertuje. Brakuje Panu tych spotkań z publicznością, fanami? Pani tak, ja rzeczywiście nie ukrywam, chyba za dużo grałem w ubiegłym roku, zagrałem prawie 100 koncertów, to jest ilość makabryczna, także myśmy nawet troszkę tak zaplanowali, że w tym roku trochę będzie spokojniej. Nie planowaliśmy pandemii, ale planowaliśmy troszeczkę, prawda, ograniczenie tego i ja myślę, że średnia mi wyjdzie w związku z tym jakaś. No, ale bez dwóch zdań, artyści znaleźli się w trudnej sytuacji, tak? To jest taki zawód, że teraz nie możecie koncertować, więc w związku z tym nie zarabiacie. Rozmawia Pan ze swoimi kolegami. Jest strach wśród właśnie gwiazd, muzyków? Ja w związku z tym, że już pracuję bardzo wiele lat i jakoś tam, więc moja sytuacja jest trochę lepsza, bo ja mogę prawdopodobnie dłużej nie grać i jakoś przeżyję. Jeżeli chodzi o młodszych kolegów, to są kłopoty i wszyscy, z którymi się spotykam, o tym mówią. No przy takim trybie, o jakim Pan wspomniał i tych 100 koncertów, to na pewno ma Pan oszczędności, więc może być Pan spokojny. Wie Pani, to nigdy spokojny człowiek nie jest, bo to nie są, wie Pani, my niestety nie żyjemy w kraju, w którym artysta, który tyle gra i ma 50-letni staż, to mógłby za przeproszeniem w ogóle nic nie robić. Tak być powinno. No, nie jest w związku z tym. Ja oczywiście mogę sobie pauzować jakiś tam czas, może dłuższy niż inni, ale też nie w nieskończoność. Także no co, czekamy cierpliwie, co będzie. No ale to miał być dla Pana wyjątkowy rok, ponieważ miał Pan świętować swoje 50-lecie pracy artystycznej, miała być jubileuszowa trasa koncertowa. Wszystko wskazuje na to, że no, może się nie odbyć. No to zdecydowanie. Podobnie jak z płytą. Płyta była przekładana premiera 3 razy, bo najpierw pierwszy termin to był koniec marca, potem był początek kwietnia i tak dalej. No wiadomo, bo wszystko wtedy było zamknięte, więc nie było jak 8 maja. Premiera się odbyła, płyta jest, za parę dni będę kończył, jak Bóg da, 70 lat, także to wszystko razem oczywiście miało, plany były takie, jakie były, a realizacja też będzie taka,
jak będzie można. Także może coś na jesieni, ja myślę, że na jesieni chyba już na tyle, że będziemy mogli coś zagrać. Ale jak będzie, to nikt nie wie. No ale wydaje mi się, że troszeczkę może się udać wcześniej, ponieważ z tego co wiem, wziął pan udział w tym programie dotacyjnym Kultura w sieci i Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki i pan znalazł się w tej grupie i otrzymał pan 87 tysięcy złotych, więc podejrzewam, że odpracuje to pan właśnie koncertami, prawda? Pani, tylko to jest wstęp do całej sprawy. Ja nie otrzymałem ani grosza na razie. Wykonam to, co było napisane w programie, to wtedy prawdopodobnie tak. Ale jak to się odbędzie? My dopiero zaczęliśmy się zastanawiać, jak to zrealizować. Nic w tej chwili nie potrafię na ten temat powiedzieć. Dostałem i teraz będziemy się martwić, jak to zrealizować. Dobrze, to zmieńmy temat w takim razie, bo wspomniał pan o magicznych urodzinach, to już 30 maja, 70. urodziny. Chciałam zapytać, czy w jakiś szczególny sposób zamierza pan celebrować ten dzień? Wie pani, 70. urodziny to nie ma się z czego cieszyć specjalnie. Ja bym na przykład cieszyłbym się, jakbym miał 30 albo 40, to z wielką przyjemnością, natomiast 70. już człowiek się nie cieszy. No ale cieszy się o tyle, że żyje, to jest najistotniejsze. I więc tak, gram koncert 29 maja w Radio Lublin, bez publiczności, bezpośrednio na antenę i do internetu. I to jest jakby początek mojej celebracji tego. Następnego dnia mam urodziny. Koledzy, myślę, zostaną ze mną następnego dnia i jakoś sobie spędzimy wieczór. Ale dzień wcześniej gram koncert radiowy w radiu. No właśnie, to czym zamierza się pan w najbliższym czasie zajmować? Bo z tego co wiem, to szykuje się też jeszcze jedna płyta z nowymi kawałkami. Nie wiem, myśmy się już do tej płyty przygotowywali, no ale to było wszystko. Wracając jeszcze do tej 70, mówi pan, że ta data pana nie cieszy, ale ja tak patrzę na pana i no nie jeden rówieśnik mógłby panu pozazdrościć świetnej kondycji, no. Wie pani, to jest wszystko jest prawda, tylko dzisiaj w moim wieku to jest tak, że dzisiaj jest wszystko bardzo ładnie, wszystko się zgadza, a za tydzień ktoś mi powie, głównie lekarz jakiś, że już się trzeba zabierać. To tutaj moja sytuacja jest troszkę taka dynamiczna i że dzisiaj jest okej i tyle. No, w moim przypadku planowanie jakieś takie bardzo odległe, no to jest dosyć śmieszne. Ja tego nie robię. No ale niech pan zdradzi chociaż naszym słuchaczom, jak pan to robi, że pan tak świetnie wygląda. Proszę pani, nie mam pojęcia zielonego. Przestałem palić papierosy 35 lat temu, to jest jedyna rzecz, jaką dla swojego zdrowia zrobiłem. No niestety wódkę piję nie tak często, jakbym chciał, bo już też, prawda, mam skutki bardzo, bardzo poważne. A poza tym no nic, no, żyję normalnie, tak jak w sposób standardowy i tyle. No. Wie pani, może dlatego, że moi rodzice byli długowieczni, oboje żyli powyżej 90 lat. Może i ja, ale to wie pani, to jest wszystko ułuda. Wszystko się okaże i nie mamy wpływu na to. Także ja niczego nie robię ekstra po to, żeby jakoś w miarę w zdrowiu żyć. No, jakoś mi zdrowie dopisuje na razie. I oby jak najdłużej. To ja tego panu życzę z okazji tych zbliżających się urodzin. Ale jeszcze na sam koniec muszę zapytać, bo no miał pan za sobą epizod polityczny i chciałam spytać, kto pana zdaniem ma największe szanse na wygranie wyborów prezydenckich? Nie wiem. Wydaje mi się, że wygra obecny prezydent z prostego powodu. Pozostali kandydaci są, no tutaj jeżeli chodzi o Platformę, no to Platforma sobie, tak powiem, zafundowała strzał w stopę. Bo jeżeli się wymienia kandydata, to, no to jest w ogóle na granicy komedii. Także ja tu w ogóle nie, nad tym się nie zastanawiam, bo to jest mało tego, ja no, chyba o ile pamiętam wybory jakiekolwiek, to jeszcze takiego
takiego numeru nie było. Także no to przykra sprawa. No, pozostali kandydaci są właściwie egzotyczni. W związku z tym nie wiem, proszę pani, prezydenta mieć musimy, wybory się muszą odbyć i w jakiej to będzie formie, kto wygra, to pokaże najbliższe półtora miesiąca. Mhm. Ale z tego, co słyszę, to chyba nie żałuje pan, że z tej polityki zrezygnował, prawda? Od czasu do czasu się denerwuję i tam, gdybym tam był teraz, to bym się denerwował bez przerwy i pewnie bym nie dożył tego wieku, w którym jestem. No dobrze, to w takim razie wszystko na plus. Cieszę się, że mogłam z panem porozmawiać. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji tych zbliżających się wyjątkowych urodzin. No i do zobaczenia może następnym razem już na żywo, miejmy nadzieję. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Teraz wracamy do tematu pedofilii, nie tylko w polskim kościele, ale także wśród środowiska artystów, celebrytów. Zaczął tę sprawę badać jeden z dziennikarzy, Sylwester Latkowski. Bazował przede wszystkim, mam wrażenie, oglądając tę książkę, ten film, na napisanej już wcześniej książce przez swoich innych kolegów dziennikarzy. Niemniej jednak temat jest. Temat jest bardzo ważny, temat jest bulwersujący. To jest temat, który trzeba załatwić. Dziś wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik przekonywał, że w ciągu najbliższych dni, szybko, o, to dokładny cytat, powstanie specjalna komisja, która będzie rozstrzygać, badać i wyciągać wnioski, jeżeli chodzi o przypadki pedofilii nie tylko w polskim kościele, ale także w innych grupach społecznych, tak to nazwijmy. Ale bardzo głośno właśnie w kontekście pedofilii zrobiło się wokół Sopotu, najpiękniejszego polskiego nadmorskiego miasta, miasta zarządzanego od wielu, wielu lat przez Jacka Karnowskiego. Za swoim prezydentem nieraz mieszkańcy stanęli już murem, ale wobec właśnie tej sytuacji, która miała miejsce z Zatoką Sztuki, pojawiło się także wiele pytań. Czy być może pan prezydent Sopotu czegoś nie przeoczył? Teraz to pytanie zadamy właśnie jemu, już bezpośrednio. Jacek Karnowski na państwa czeka z Warszawy. Przenosimy się do mojego ukochanego Sopotu. Pozdrawiamy bardzo. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, rzeczywiście nic się nie stało? Nie, stało się. Stała się olbrzymia tragedia kilkudziesięciu dziewcząt, a może kilkuset, bo to może być tylko wierzchołek góry lodowej. I jest to tragedia niesamowita, która stała się, powiedzmy szczerze, na Pomorzu, bo nie tylko w Sopocie, chociaż pewnie były wabione na urok Sopotu. I myśmy od kilku lat informowali, że coś się niedobrego dzieje. Teraz też zresztą w klubach GoGo też pisaliśmy różne petycje, żeby nie tylko ja, ale inni prezydenci miast, żeby tą sprawą się zająć. No niestety Zatoka Sztuki po 4 latach czy 3 działalności zaczęła się robić takim królestwem koksu i botoksu, bo raczej tam można było mało zauważyć działań już kulturalnych albo zauważyć te, które były przykrywką niestety do działań pedofilskich. I 5 lat temu, kiedy dziennikarze, pan Głuchowski, pan Podolski, świętej pamięci Bożena Aksamit, pani jeszcze Katarzyna Włodkowska, czy pan Latkowski wszczynali tą sprawę, niestety i oni, i my byliśmy trochę osamotnieni. Krystek dopiero po kilku miesiącach został zatrzymany i od 5 lat tak naprawdę ta sprawa do końca nie jest wyjaśniona. Panie prezydencie, mówi pan o tym, że Zatoka Sztuki to królestwo koksu i botoksu. Bardzo ładna zbitka pojęciowa, szczególnie w tym kontekście. Niemniej jednak wielu, ja nie wiem czy słusznie, o to właśnie pana dopytam, zastanawia się, jak to jest możliwe, że taki człowiek jak pan, cieszący się zaufaniem tak wielu mieszkańców, wydał zgodę na zbudowanie czegoś takiego u pana w mieście, którym zarządza pan tak wiele lat. Jak to wyglądało od samego początku, proszę wyjaśnić naszym widzom. Na początku, w wyniku konkursu, który się odbył, tam rzeczywiście było bardzo wiele konkursów, wernisaży, były działania charytatywne. Po pewnym czasie zaczęły się robić koncerty bez pozwoleń na plaży, które zakłócały ciszę nocną, na co zwracaliśmy uwagę wielokrotnie. Też ta Zatoka Sztuki z takich działań wysokiej kultury zaczęła przychodzić w bardzo niską kulturę, tak to nazwijmy, i stąd też królestwo koksu i botoksu. I stąd też myśmy po wielu monitach wypowiedzieli im plażę, bo do tego mieliśmy powód.
No i po tym, jak już tą plażę żeśmy odebrali, to powiedzieliśmy też główny budynek. Między innymi z tego powodu, że zamiast pracowni artystycznych zaczęły być apartamenty do wynajęcia. Ja rozumiem, że bardzo atrakcyjne z widokiem na morze, ale powiedzmy sobie szczerze, że nikt z najśmielszych snach nie przypuszczał, że dochodzi tam do pedofilii. Naprawdę w momencie, kiedy pierwsi dziennikarze tą sprawę opisali, nikt w najmniejszych snach do tego nie przypuszczał. Jest tylko moje wielkie zdziwienie, gdzie były służby specjalne, bo powiedzmy sobie szczerze, że prezydent miasta ma do dyspozycji Straż Miejską, a nie służby specjalne, trzyliterowe, różnej maści, które, ja nie mówię o jaki rząd mi chodzi, o każdy rząd mi chodzi, które powinny takie miejsca mieć pod kontrolą, a niestety według mnie nie miały. Według mnie nie miały. I też chyba taka dziwna bezkarność długoletnia tego procederu była. I mam nadzieję, że ta komisja powołana bardzo późno, bo 5 lat po ujawnieniu sprawy, tym się zajmie. Oby tak było, chociaż pani redaktor, no nie jesteśmy dziećmi i wiemy, że prokuratorzy liniowi w tym systemie, który mamy prawnym, mają tyle do powiedzenia, na co się ich rzecznik zgodzi. Tak? I nie mam, ja też miałem do czynienia z prokuraturą, i wiem, że zawsze ten prokurator nie wybiegał na górę do swojego szefa, żeby ustalić wszystkie czynności. Panie prezydencie, ale wielu też pyta o to, czy to jest tak, że skoro już wiadomo było o tym, co dzieje się w Zatoce Sztuki, za taką świń często nazywaną, czy pan nie miał żadnego ruchu? Naprawdę nie mógł pan nic zrobić, nie wypowiedzieć prawa dzierżawy, najmu, wyrzucić ich stamtąd po prostu? No oczywiście, że tak. My czekamy na rozprawę sądową, gdzie złożyliśmy papiery o wydanie tej Zatoki Sztuki. Proszę, panie redaktor, działalność pana Turczyńskiego i spółki była na tyle bezczelna, że zarówno chyba pan Mikołaj Podolski miał sprawę karną, ja też miałem sprawę karną o to, że ich zniesławiam, czyli ja zeznawałem akurat w sprawie karnej pana Mikołaja Podolskiego w Płocku, chyba to było pana albo Mikołaja, albo, ale chyba jego dokładnie to było, gdzie mnie, ja go pierwszy raz na oczy widziałem, a mnie podejrzewano jakieś układy, tak? Było, że myśmy mieli jakiś układ. Pan Turczyński przecież wyznaczył 50 tysięcy złotych, położył na stole, żeby te układy odkryć. I to myśmy mieli pierwsi sprawy karne, nie on, tak? I dziennikarze, i ja miałem sprawę karną za to, że powiedziałem, przepraszam za wyrażenie, że to jest kurwidołek. No sąd powiedział, że powiedziałem wprawdzie bardzo nieładnie, ale no miałem powody, żeby to powiedzieć. No dobrze, tylko kiedy te dokumenty zostały złożone? Od kiedy pan próbuje odebrać tym ludziom Zatokę Sztuki? Ile to trwa? To jest sekwencja 5 lat. Najpierw 5 lat było odebranie, 3 lata chyba trwało odebranie plaży. Potem składane w 2015 roku. Wtedy żeśmy rozwiązali umowę o plażę. Podając oczywiście, nie mogliśmy wtedy podać przyczyny pedofilii. Bo powiedzmy szczerze, że jeszcze nie było zarzutów nawet, tak? Były dopiero śledztwa dziennikarskie. W tym momencie myśmy za ciszę nocną to zrobili i za organizowanie imprez bez pozwolenia. Dopiero jak są postawione zarzuty, jest skazany Krystyk i wiemy już o tym, że bo najpierw pan Turczyński bezczelnie kłamiąc mówił, że to się nie działo w Zatoce Sztuki. Wiemy, że to się działo też w Zatoce Sztuki. I oczywiście my to wszystko wiemy od 5 lat, ale film Sylwestra Latkowskiego, robiony w sekwencji filmów cykielskich, to nie da się ukryć, tak, że to jest jakiś tam antidotum ma być. Tak, to powiedzmy sobie uczciwie, przypomina tą sprawę i pokazał szerokiej publiczności. I szkoda, że zajęło 5 lat powołanie tej komisji śledczej, ale ja jestem w stanie choćby z diabłem usiąść i wyjaśniać sprawę pedofilii. Tu nie może być różnic politycznych. Każdy z nas powinien sprawę pedofilii wypalać żelazem, czy to w kościele, czy to wśród innych środowisk. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, pan Turczyński to był taki lokalny celebryta. Panie prezydencie, wiemy, że Sopot ściąga do siebie artystów, muzyków, celebrytów, że uwielbiają się tam pojawiać. Pojawiali się także w Zatoce Sztuki. I czy pana zdaniem ci ludzie nie mieli świadomości tego, co dzieje się na górze w tych apartamentach na wynajem? Czy po prostu nie chcieli tego wiedzieć? Czy naprawdę można było tam pójść, po prostu kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się tam dzieje? Jak pan sądzi? Tak szczerze. Mając stosowne pieniądze, można było tam pójść. I według mnie jestem daleki, żeby rzucać na kogokolwiek podejrzenia i oskarżenia, że on brał udział w tym procederze. Ja mam bardzo poważne pretensje do tych wszystkich piosenkarzy, aktorów, czy nawet ludzi obojętnie, czy mieli jakieś inne zamiary, które robili imprezy charytatywne w momencie, kiedy już Krystek siedział,
kiedy już było wiadomo, że tam dochodziło do pedofilii. I tych ludzi, którzy stali z hashtagami, no to nie były małe dzieci, oni czytają prasę, prawda? I musieli wiedzieć, no co nie wiedzieli, dobrze, że teraz przepraszam, się wycofują, ale myśmy byli osamotnieni. Jeden dziennikarz miał sprawę karną, ja miałem sprawę karną za pomawianie Zatoki Sztuki, tak? Na mnie zrobiono dwa profile na Facebooku, które mnie oskarżały o to, że ja jestem jakimś złym człowiekiem. Można teraz wyciągnąć artykuł z 15 roku, czy z tych fanpage'ów przez wiele lat, gdzie byłem oskarżany i zarzucany, że ja niszczę, bo jestem w jakimś układzie z kimś innym, chcę przyjąć Zatokę Sztuki, tak? Tak? Czyli ci ludzie działali systemowo i bezczelnie, bo to były bardzo grube pieniądze. No, było proste zwabianie dziewcząt do Dream Clubu, tam proponowanie pracy. Tak jak jest taki filmik reklamowy o Zatoce Sztuki, który nam się włos na głowie zjeżył, jak żeśmy go zobaczyli. Ewidentnie ściąganie ludzi bogatych do zabawy w Dream Clubie i potem budzę się z dwiema bardzo młodymi dziewczętami w Zatoce Sztuki. No i w tym momencie myśmy już nie mieli żadnych wątpliwości. Nam ten filmik reklamowy wystarczał do oceny tego, co tam się działo. To już nie trzeba było śledztw dziennikarskich, ale to niestety wychodzi 2014-2015 rok. Z czego pana zdaniem wynikała taka bezczelność Krystka i kolegi? No bo to jest ewidentna bezczelność, to jest po prostu śmianie się w twarz ludziom, no bo sam pan powiedział, że to była ewidentna sugestia tego, co tam się dzieje, co tam można załatwić, jak się spotkać, jak skończyć. Z czego się brała ta bezczelność? Z jakiegoś poczucia bezkarności, czy o co chodzi? Które wynoszą nam ludzi na środek Monte Cassino pod wpływem środków odurzających z tego, że klienci tam płacą 120 tysięcy za wieczór i zawsze jest powiedziane, no oczywiście, bo oni chcieli, tak? Za chwilę ktoś mówi, no jak czytam w internecie, że 14-latka czy 13-latka chciała i że ten dom jest winny temu, że ona tam poszła, no to szlak mnie trafia, tak? No te dziewczyny, no może miały jakieś dysfunkcyjne domy, ale nie nam to oceniać. My musimy ocenić zbrodniarzy, którzy je wykorzystali. I do tego, czy tych, którzy dokonują przestępstw w klubach GoGo, ale prezydenci miast Krakowa, Poznania, Warszawy walczy z klubami GoGo i nic z tego nie ma. Ja też walczę, tylko ja walczę z Strażą Miejską. Ja walczę stając kubiki i mam następne te sprawy w prokuraturze za to, że postawiłem kubiki przed klubami GoGo. I no, oczekuję tutaj jednak działania służb specjalnych. No, od tego są służby specjalne w tym kraju. Nie żeby, no dobra, niech nas też ścigają, ale niech chociaż 10% czasu poświęcą tam, gdzie no, takie miejsca ściągają narkotyki, takie miejsca ściągają nielatów. Tak jest, no najwięcej kieszonkowców zawsze jest tam, gdzie są sanktuaria. Tak, no jeżeli ktoś szuka największą ilość kieszonkowców, to jest to na przykład w Częstochowie, tak? Bo tam jest tłum ludzi, no to oni tam schodzą. Tak samo tutaj, tak? Tam, gdzie przyjeżdżają zamożni ludzie, tam przyjeżdżają też złodzieje, tam przyjeżdżają takie rzeczy, tak? I ja jestem daleki od podejrzeń tych osób, ale jest pytanie, czy zostało zrobione dokładne śledztwo? Jest pytanie, gdzie były służby specjalne w momencie, kiedy to wszystko było zrobione? I mam nadzieję, że ta komisja to wyjaśni. Chociaż mówię, podkreślam, szkoda, że powołana tak późno i mam nadzieję, że też wyjaśni i ten rodzaj pedofilii i tą pedofilię w kościele. Bo to jest tutaj, ja się spotkałem z hierarchami raz kościoła i mówiłem, to trzeba wypalić żelazem. Ja też jestem katolikiem, ale pedofilię trzeba wypalić żelazem, obojętnie gdzie jest. No właśnie, dokładnie tak, w każdej grupie. Panie prezydencie, tak. Jeszcze jedno pytanie dotyczące samej Zatoki Sztuki, bo rozumiem, nie wiem, czy to nie jest moja nadinterpretacja, ale z tego, co pan mówi, to takich miejsc w polskich miastach i w Sopocie również, jak Zatoka Sztuki, jest więcej. Mówimy o klubach GoGo, gdzie... Mówimy o pedofilii, o klubach, w których po prostu mamy zjawisko pedofilii, no mówiąc krótko. Pani redaktor, ja mogę to podejrzewać, ale to jest moje podejrzenie. Natomiast ewidentnie pedofilia, no obojętnie czy to jest takie wykorzystywanie, czy inne wykorzystywanie młodych ludzi, tak? Ale czy my na to mamy przyzwolenie społeczne, żeby działały kluby GoGo bez żadnej kontroli? Jest pytanie, jak one płacą podatki? Jest pytanie, czy one mają koncesję na alkohol? Czy mają koncesję na tak zwaną na imprezę? Dlaczego one uzyskają zgody sanepidów i innych służb? To jest pytanie, tak? To jest pytanie na jakąś sytuację, gdzie to państwo jest bez kontroli, tak? I ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My też tracimy wizerunkowo jako Sopot. Wszyscy te osoby, które zostały oskarżone przez Latkowskiego, też tracą wizerunkowo. Ale co to dla nas jest ta strata wizerunkowa?
czy dla miasta, czy dla tych celebrytów w stosunku do krzywdy i tragedii tych dziewcząt? Co to jest w stosunku do śmierci Anait? Co to jest w stosunku do zaginięcia Iwony Wieczorek? No też przypominam, że ona wyszła z Green Clubu, tak? Czy my mamy patrzeć na wizerunek naszego miasta? Czy mamy patrzeć na nasz osobisty wizerunek? Czy też przyczyni się do wypalenia pedofilii? To jest najważniejsze, tak? Czy wizerunek Kościoła jest ważny? Nie. Ważny jest krzywda tych osób. I tutaj bym zaapelował do wszystkich, żebyśmy myśleli o krzywdzie tych osób, a nie o własnym wizerunku. No dobrze, czyli jakiej pomocy pan teraz by jako prezydent Sopotu potrzebował, żeby to wszystko zweryfikować, sprawdzić, wypalić żelazem, jak pan to mówi? Konkretnie. W tym kraju mamy bardzo dużo służb trzyliterowych. Bardzo dużo. Myślę, że nasz cel jest wielki. I myślę, że te służby powinny mieć pod kontrolą te lokale. Nie śledzić tam polityków na konferencjach prasowych, tylko mieć te służby pod kontrolą. I tego bym oczekiwał. Proszę bardzo, niech pan Ziobro pokaże, że jest szeryfem. Nie mam problemu. Będę mu klaskał. Ale niech pokaże, że jest szeryfem do końca, ale nie tylko z okazji puszczenia filmu pana Latkowskiego w telewizji publicznej. Panie prezydencie, to jeszcze jedno pytanie dotyczące w ogóle sytuacji Sopotu jako kurortu, jako miejsca, które już powinno tętnić życiem. Ja byłam ostatnio w Trójmieście i ten Sopot tętni życiem. Mam wrażenie trochę, że ludzie już mają poczucie, że ta epidemia mija. Niemniej jednak, na pewno dostaliście po głowie bardzo mocno finansowo, jeżeli chodzi o właśnie epidemię koronawirusa, o pozamykane lokale, halo, słyszymy się? Coś tam tutaj gaśnie. To poczekajmy. Zaraz, miejmy nadzieję, uda nam się naprawić wszystkie błędy techniczne. Dobrze, panie prezydencie, to jeszcze raz powtórzę pytanie. Słyszy mnie pan już, czy nie? Dobrze, bo pytam jeszcze o to, jak Sopot odczuwa całą tę sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Zmieniłam temat, bo w kontekście oczywiście zamkniętych restauracji, zamkniętych klubów, rozmaitych miejsc, z których no, Sopot słynął tak naprawdę, hotele, rozmaite inne miejsca. Odczuwacie w swojej kieszeni duży... Odczuwamy. Oczywiście, że odczuwamy, ale najważniejsza jest walka z koronawirusem. Odczuwamy także chaos, na przykład... Odczuwamy chaos, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, o przepisy dotyczące tego najmu krótkoterminowego. Tu apelujemy, żeby to wyjaśnić, tak? Bo hotele się zabezpieczą. To się zabezpieczy. Dzisiaj wydaje na przykład komunikat, już wydałem właśnie prasowy. Uwaga, dyskoteki są jeszcze nieczynne, tak? Bo możemy tylko jeść, używać ich jako gastronomię. Także poprosiłem, i tutaj mam współpracę bardzo dobrą z policją, z panem wojewodą, mimo że z innej opcji jest pan wojewoda, o dodatkowe siły i środki na noc, żeby nie było picia alkoholu na zewnątrz, bo to jest zgromadzenie, no musimy, tego w ogóle nie wolno robić, ale musimy trochę jeszcze poczekać. Zapraszamy do Sopotu na spokojnie. Nie nagle, nie wszyscy, bo nie wszyscy się do Spatifu, do Atelier, do innych klubów, nie chcę ich wymieniać, bo zaraz powie ktoś, że kogoś nie zmieniłem, nie zmieszczę. Nie, no tak. Przepraszam, co pan? Mogę... Dobrze, panie prezydencie, jeszcze jedna sprawa. Czy będzie pan wspierał Rafała Trzaskowskiego bardziej jako osobę bliższą panu, jeżeli chodzi o idee polityczne i poglądy, czy bardziej przez to, że jest samorządowcem i styka się z takimi samymi problemami jak pan na co dzień? No bliżej jako samorządowca, zdecydowanie, bo jest takim z krwi i kości samorządowcem, ale bo poglądy ja mam trochę bardziej na prawo od Rafała Trzaskowskiego, to powiem uczciwie. Natomiast absolutnie uważam, że jest osobą, jest świetnym samorządowcem i pokazuje, że samorząd i bycie blisko ludzi leży mu na sercu. Tak, on rozwiązał sprawę na przykład braku miejsc w przedszkolach, w żłobkach, w szkołach. W Warszawie, szacun dla niego za to. Oczywiście przeżył też bardzo poważną awarię, no ale po co jest państwo i wojsko, jak nie pomagać w takich sytuacjach ekstremalnych? Ktoś robi z tego zarzut? No przecież my na dzień dzisiejszy współpracujemy z państwem w dobie COVID-u i chcemy współpracować, bo wszyscy płacimy podatki, to jest jedno państwo. Natomiast Rafał Trzaskowski rzeczywiście pokazał, że samorząd mu jest bliski. Ja szczęśliwie od 10 lat nie płacę składek do Platformy Obywatelskiej. Odszedłem w dość dramatycznych sytuacjach. Wspieram go zdecydowanie jako samorządowy. Właśnie o to chciałam pana jeszcze spytać, o tę dramatyczną sytuację, bo doskonale wszyscy to pamiętamy. Pamiętamy, jak wszyscy mówili, że partia pana potraktowała bardzo brzydko, że Donald Tusk się od pana odwrócił bardzo brzydko i że ta sytuacja teraz oczywiście nieporównywalna, jeżeli chodzi o skalę, ale jednak mimo wszystko jest z tym, co spotkało Małgorzatę Kidawę-Błońską. Czy pan patrzy na to, jak zrezygnowano z jej kandydatury, no bo umówmy się, że tak to dokładnie było, to współczuł jej bardzo, tak po ludzku? Rozmawiałem z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską. Też popełniłem taki post na Facebooku, gdzie napisałem, że ona jedyna zachowała się po męsku, a mężczyznom zabrakło takiej kobiecej roztropności, bo
ona poniosła konsekwencje tego, że powiedziała, że te wybory w maju nie mogą się odbyć i jako jedyna zaproponowała tak naprawdę, że w nich nie wystartuje. A oni pchali się na siłę do pseudowyborów. I to był błąd. Mimo, że ja bardzo szanuję Władysława Kosiniaka-Kamysza, szanuję też Roberta Biedronia, nie będę ukrywał. Pana Hołownię znam mało. To jednak uważam, że wszyscy powinni usiąść do jednego stolika i powiedzieć, nie, te wybory są niebezpieczne dla Polaków, to są pseudowybory, one się nie mają odbyć. Niestety tego odzewu na apel Małgorzaty Kidawy-Błońskiej nie było. Zapłaciła straszną cenę i niestety Platforma musiała to zrestartować. Nie mnie oceniać, czy to zrobiła elegancko, czy nie. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że zrobię wszystko, żeby pan Kaczyński nie dopchnął kolanem dyktatury. I uważam, że Rafał Trzaskowski ma największą szansę. Jest samorządowcem i z tego, co rozmawiam z wójtami, z burmistrzami, z prezydentami miast, ma wielką szansę, żeby mieć ich poparcie. W tej chwili wiem, że już kilkudziesięciu samorządowców z Pomorza popiera Rafała Trzaskowskiego i jestem jak najbardziej sercem za tym, że wygrał on. Chociaż jakby wygrał Władysław Kosiniak-Kamysz czy ktoś inny, nie ma tragedii. Tak? Tragedia będzie, jak będzie dyktatura w jednym ręku w Polsce. I to będzie tragedia. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, państwa gościem. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiamy bardzo ciepło Sopot i dużo zdrowia życzymy dla wszystkich. Zatoki Sztuki, mam nadzieję, że niedługo nie będzie. Też mamy taką nadzieję. Podpisujemy się obiema rękami pod tym. Dziękuję bardzo, Jacek Karnowski. I w trakcie mojej rozmowy z prezydentem Sopotu spłynęły do nas nowe dane, dane z Ministerstwa Zdrowia rzecz jasna i dotyczące liczby zakażonych, zgonów i wyleczonych, więc ja Państwu szybciutko te dane podaję. W tej chwili w Polsce mamy 20 379 osób zakażonych koronawirusem. Od wczoraj, od 17.30 przybyło 236 pacjentów, z czego 168 ze Śląska, więc cały czas ognisko epidemii tam się utrzymuje. Jeden zgon więcej niż wczoraj o 17.30. Więc w sumie 973 i 8731 osób, które wyzdrowiały, które koronawirusa się z organizmu pozbyły. Więc to jest dobra informacja, że te liczby rosną niemal o 300 dziennie. Teraz już pora na show biznes, a skoro show biznes, to Natalia Krystek-Lesiak i Hot Plota. Zapraszamy. Dziś pokażę chyba najdziwniejsze zdjęcie z cyklu Gwiazdy w czasie kwarantanny. Zapraszam. Najpierw jednak kwarantanniane zwierzenia Calvina Harrisa, który kilka lat temu otarł się o śmierć. Jeden z fanów wspominał na Twitterze sety DJ-a z 2014 roku, kiedy jeszcze można było bawić się na koncertach. Calvin odpowiedział na to, że tamten rok kojarzy mu się przede wszystkim z wizytą na pogotowiu, gdzie lekarze zrestartowali mu serce. Na SK Hot Plota można też przeczytać, jak Meghan Markle i książę Harry świętowali drugą rocznicę ślubu. Imprezy oczywiście nie było, ale były kwiaty, miłosne liściki i bardzo romantyczna atmosfera. Czy po tym wieczorze mały Archie doczeka się rodzeństwa? No to teraz obiecane zdjęcie. W roli głównej Heidi Klum, w rajtuzach, bieliźnie, szpilkach i oczywiście maseczce. W takim stroju supermodelka skorzystała z usług fryzjera z zachowaniem zasad izolacji. W tym przypadku parasol bezpieczeństwa nie jest tylko przenośnią. A na koniec Ed Sheeran, który na czas tak zwanego lockdownu znalazł sobie nową pasję. Artysta został pszczelarzem. To bardzo dobry kierunek, wszak jego muzyka to miód na nasze serca. Teraz nasza wisienka na torcie, czyli felieton Adama Federa, przygotowany oczywiście specjalnie dla Państwa. Dziś Adam zajął się tematem, który tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, czyli tym, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Różne mamy pojęcia na ten temat. Ja nawet czasem w komentarzach u Państwa widzę, że niektórzy pozwalają sobie na więcej, inni na mniej. My zawsze apelujemy o kulturę, mimo że krytykę przyjmujemy z otwartą przyłbicą i prosimy o nią, byleby była konstruktywna. Nie wiem, czy o krytyce konkretnie będzie Adaś się Państwu opowiadał, niemniej jednak sprawy internetowe dzisiaj wziął na tapet, więc pora na będzie dobrze. Adama Federa zapraszamy. Dziś o tym, co można zrobić przez internet. Od razu odpowiadam, dużo można zrobić. Taka nauka płynie z tej pandemii, kwarantanny, no bo po co na przykład jechać i otwierać tunel, przecinać wstęgę, skoro uroczystość można zorganizować w domu albo w biurze, tak jak to zrobił minister transportu Norwegii.
Był tort, były balony, było łączenie na żywo. Är det en stor glädje med att jag härved erklärer Ryfast, Riksväg 13 och E39, Eiganestunneln, för... Wstęga została w uroczysty sposób przecięta. No i czego więcej trzeba, żeby otworzyć jakiś tunel? Niczego. Siadamy sobie w fotelu wygodnie i odpalamy pokaz najnowszej kolekcji Armaniego. Transmisja przez internet, spokój, cisza, żadnych gwiazd, gwiazdeczek, żadnych ścianek. Samo dobro, tak to trzeba robić. Wirtualne podróże po muzeach. Dzisiaj Louvre, jutro Muzea Watykańskie. I tak jest zakaz dotykania eksponatów, więc nie ma różnicy. Wykłady na Harvardzie online, szkoła podstawowa online albo w telewizji. W tym drzemie potężny potencjał. Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. No, z tym bywa jeszcze różnie, ale to są dopiero początki. To się na pewno jeszcze jakoś poukłada, jakoś wyrobi. Pomyślcie jeszcze wam nie zdradzę. Na pewno jest wiele nowych możliwości. Okazało się, że w domu można analizować trendy giełdowe, a jednocześnie obierać ziemniaki, że można się łączyć na żywo ze stacjami informacyjnymi z całego świata. Spokojnie można mieć spotkania, wideokonferencje. To oczywiście niesie pewne komplikacje i to nie każdemu dobrze służy, więc to nie wszędzie się przyjmie, ale ten trend, kierunek jest bardzo obiecujący. Koncerty, opery, balety, to wszystko można śledzić z domu online. A propos balety, no to spotkania towarzyskie kwitną paradoksalnie. Swietłana Tretiakowa z Rosji, sobutelnica, czyli taka kompanka do butelki, doskonale sobie radzi przez internet, a może nawet i lepiej niż przed pandemią. Żeby się napić ze Swietą, wystarczy zapłacić 1500 rubli, no to jest jakieś 85 zł. Już nie trzeba wychodzić na miasto. Swieta ma taki slogan reklamowy, że pije tylko w dni na literę S, a to są srieda, sobota i siewodnia. A siewodnia to znaczy dziś, a dziś jest codziennie. Czyli to jest stała, regularna praca. Czyli można. Będzie dobrze. To był taki słynny dowcip o osobie nadużywającej alkoholu, że powiesiła sobie nad łóżkiem kartkę od jutra nie pije i budząc się codziennie wzdychała z ulgą, jak to dobrze, że dopiero od jutra. Także a propos tego, że piątek, piąteczek, piątunio, weekend przed nami, to proszę na siebie uważać, nie przesadzać z niczym, dbać o zdrowie, tak żebyśmy się w komplecie spotkali w poniedziałek o 9 rano, bo właśnie wtedy do Państwa wracamy. Nie lubię takich pożegnań na weekend, no ale cóż, odpocząć się też trzeba. Także pozdrawiamy bardzo ciepło, dziękujemy wszystkim za dobre i trochę gorsze komentarze. Dziękujemy za to, że jest Państwa tak dużo. Pozdrawiamy wszystkich ze strony głównej SE.pl. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów na naszym kanale Super Ekspresu na YouTubie. Zachęcamy do subskrybowania i do tego, żeby pamiętali Państwo o nas w poniedziałek o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, dziękuję. Dziękuję w imieniu Michała Kozłowskiego, wydawcy. Podobno już się zastanawia, czy w końcu się Państwu objawić, więc muszą go Państwa namawiać w komentarzach, bo to próżne jest bardzo. Dziękujemy. Widzimy się w poniedziałek. Spokojnego, dobrego, zdrowego weekendu. Do zobaczenia. We'll be right back.